Odświeżczat tu i teraz każe ci, nakazuje ci, dziękuję. O cholerę temu czatowi chodzi! O cholerę temu czatowi chodzi! O cholerę też ewidentnie chodzi mi, że mam odpozowanego streama, jak na niego wchodzę. Najgorsze uczucie. Człowiek wchodzi, zaczyna słyszeć siebie i ma takie: Jezu, ale ja chujowo brzmię. A nie, czekaj. Tak jak zawsze. Wie co? Jedno ważne pytanie z gatunku egzystencjalnych. Co ostatnio właściwie robiłem? Poza tym, że bardzo intensywnie nie udawało mi się zrobić z List Day Dark Playera. I czemu mi tak przycina? Ha. Interesujące. Mam nadzieję, że to tylko ja. Bo jeżeli... Znaczy nie pokazuje mi, że klatki gubi, więc o tyle dobrze. Ale i tak niepokoi mnie, że coś tam przycina. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Tego się trzymajmy. Póki jeszcze nie zaczęliśmy jako tako. Nie ukrywam. Widzenie przez okulary to całkiem przydatna zdolność i chciałbym z niej korzystać. Cześć, Sebastianie. Chyba jest prawie okej. Udaję, że widzę. Tego się trzymajmy. Zobaczymy na jak długo. Cześć, piasku. Zawsze mnie to zastanawia, jak to właściwie działa, że człowiek może po prostu siedzieć bez ruchu, nic nie robić, a okulary i tak są cholernie zabudzone i trzeba je czyścić. Jak to działa? Powiedzcie mi jeszcze tylko, jak mnie słychać, tak na wszelki wypadek, bo wiem, że wczoraj u Sewika nie było z tym problemów. Ale wolę jeszcze się upewnić. Cześć, Wiki. Zdążyłem z Zakiczy trzema domami, w sensie mango, anime? To nie jest oczywiste pytanie. Hej, a może dzisiaj znowu porzucamy Seikosko i spróbujemy wyrolować listę i tego Dark Playera? Tylko po to, żeby zestartować streama po chwili. Znaczy, zestartować grę. Cześć, Suru. Nie no, ja żadnego problemu z Uzaki nie widzę. To, że ludzie robili z tego jedną wielką aferę, to już zupełnie inna sprawa. Czemu ja właściwie... nie zrobiłem tego? Śnipur. Osy do statystyk wejdą przy okazji. Czyżby gra zdała sobie sprawę, że growth, które miała Bernadetta, było odrobinę za niskie tej pory? Niemożliwe. Linhart ma klasę, którą chce, żebym miał. Ferdek też ma. My nie możemy na pewno się wylewelować. Jakbym się bardzo upal, to mógłbym spróbować. Jeszcze raz, ile to miało procent? Czy ja powinienem to robić? Powiedzcie mi, czy ja powinienem to robić i dlaczego nie? Biorąc pod uwagę, jak skończył się ostatni stream, to pewnie nie powinienem. Ale korci. Jestem pewien, że to, że teraz zrobiłem egzamin Bernie, na pewno sprawi, że się uda.
Tak naprawdę to się nie uda i to jest najgorsze. Nie, już ostatnio przechodziliśmy przez to, że to raczej tak nie działa. Wie, co ja robię? To się samo zrobiło. Przysięgam, to się samo robi. Ja nic nie wciskałem. Ten sam mam tutaj. Tak było. Ulala. Coś mi się grapsuje. Będę musiał chyba ją nieco naprawić. Wiecie, to prawie jak Europa Universalis 4, która się crashuje. Sama. Bez żadnej przyczyny, poza tym, że akurat jakiś zły event wystąpił. Dobra, przynajmniej prawie, że potwierdziłem w ten sposób, że resetowanie nie ma wpływu za bardzo. Moje krzesło prawie mi się odłamało. Za mocno się opierałeś, czy coś? U mnie zazwyczaj odłamywać się nie odłamywały jako tako, tylko moje podłokietniki zawsze mają jakieś takie, nie powiem, że to są gumowe, ale coś nie na czym można oprzeć ręce po prostu, tak? I bardzo często to mi się tak obrywa po prostu. Także nie jest to tak, że jednym ruchem powiedzmy to całe odpada, tylko tak powoli, systematycznie, aż w końcu nikt nie zostanie. Bernie, połap tego snajpera jeszcze raz. To odpowiadając na pytanie wcześniej zadane, czy tutaj będzie to napisane Bałręcz plus jeden Baufer? Mama się na nie lubi opierać, jak przeglądam oferty na Lego. Z pewnością może mieć to jakiś niezerowy wpływ. Dobra. Jeżeli chodzi o Bowrange plus 2, to wydaje mi się, że Bownight ma, ale musiałbym zerknąć. Tak, Bownight ma plus 2 zasięgu na łuki. I to jest w domyśle klasa, którą chcę, żeby Bernie miała, tylko widzę, że będzie musiała sobie jeździectwo poszkolić trochę. Byłem kiedyś na biwaku z kolegami, ja siedziałem na tym paskiem 6 i nagle. I know, right? To jest najgorsze uczucie, kiedy coś jest w takim stanie, że zepsułoby się, jakby ktokolwiek na tym usiadł, a że akurat pod tobą się złamało, to wszyscy będą na ciebie patrzeć jak na idiotę. Walki raczej robić nie będę, po prostu wejdę i. A w sumie najgorsze jest to, że teraz jak na to patrzę, to nie ma sensu się motywować teraz tak naprawdę. Bo tak czy siak nie będziemy mogli pójść na lekcję zaraz, więc czy to różnica? Możemy supportów posłuchać. Jest to świetne. Linhart chyba nie zrozumiał aluzji, że ona nie chce o tym rozmawiać. Nawet nie wiem, czy ktoś może prowadzić seminarkę z dziecka. Musimy zerknąć. Za tym ten zysk latania. Aż to jest negatywne nastawienie. どう考えても人の体は2つの紋章を宿して生まれてくるようにはできていない。そうなると2つ目の紋章の出所は Niemożliwe, jednak istnieje. 生まれてから無理やり植え付けられたとかね。それがあんたの仮説ですか。うん、そうだよ。そして植え付けられた力なら消せるんじゃないかっていうのが今日の本題というわけさ。え？紋章を消せる？ハンネマン先生が研究を続けててね。僕もそれに協力してるんだよ。ハンネマン先生が。それで、君の答えはどうなのかな？ジャクソン。紋章を消したいわけ。宿した二つの紋章を捨てる。Będę powtarzał to tyle razy, ile trzeba. 絶対にしないけどな。Ale łysy nie jestem. それを得るために、
Jeszcze. Jak czuję się z upgrade'em serwerów Mangadexa. Bardzo się cieszę, że ująłeś to w cudzysłów. Bo jak na moje działają teraz straszliwie źle. Znaczy, żeby nie było, nie wiem na ile to jest kwestia tego, że w tej chwili serwery są trochę obciążone przez to, że przez jakiś czas nie działały, tak? I przez to teraz wszyscy chcą nadrabiać i w ogóle i przez to działają wolniej, ale działają. A na ile po prostu to był upgrade, który nie jest upgrade'em, tak? Jest jeszcze opcja trzecia, czyli że problemem jest przeglądarka. Nie, to jest zabawna historia w sumie, bo często mi kompletnie wolniej działa na mojej przeglądarce niż na Edge'u. I mnie to tak irytuje. Czyli Zytera ma skrócony lifespan, czy nie? Biorąc pod uwagę to, co ona często mówi, że muszę dużo teraz robić, a nie mam wiele czasu i w ogóle to można bardzo mocno implikować, czy tak? Olej Chroma mówili. Znaczy... Jakaś część mnie, jak słyszy Chrom, to myśli takie... Jeszcze więcej googlowych rzeczy. To nie ze 120% hitsetu. Nie, u mnie to raczej obecnie sprowadza się do tego, że... Działa, ale wolno raczej. Jeszcze o tyle dobrze, jeżeli powiedzmy strona po stronie wczytują się w miarę szybko, ale... Zazwyczaj powiedzmy przejście na stronę jakiejś mangi albo coś ten deseń to... Jest dużo większy problem. Albo wejście w followowane rzeczy. Nie, Sylwek, to ty masz chujową pamięć. Ojej. To nie jest tak, że chciałam, żeby ze mną porozmawiać. Chciałbym powiedzieć tyle. Jeżeli ktoś pije napoje puszkowe, to zapewne wie, jak działają zawleczki w napojach w puszkach, prawda? Jestem z tych ludzi, którzy lubią wyginać te zawleczki do końca, tak żeby je po prostu oderwać, prawda? Żeby nie było, puszka jest otwarta. Tylko ta tabletka wpadła do środka. Nie chcę mi się przelewać tego, ale... Co złego może się stać? Najgorsze jest to, że doskonale wiem, co złego może się stać. Jak ktoś to... dzwoni się na pogotowie, co mu... Na pewno nie będzie tak źle. Zawsze jest opcja, żebym po prostu wziął i to przelał. Jak jadę, w razie czego napiszę. Tak, przód karty kredytowej. Jeszcze kod CVC najlepiej. Nie zapomnieć opinię. Może innym razem, jak już będę spisywał testament.
ze starości, a nie czekaj, to już powinienem pewnie, co nie. Czy jak wejdę w samą seminarkę, to od razu będę zmuszony ją zrobić? Nie. Czy ktoś uczy latania? Nie, nikt nie uczy latania. Wiecie, nikt nie uczy latania. To co, idziemy się pić? Mam dwa questy do zrobienia. Na 11 i 13 poziom. Oh baby. Z pewnością będzie to trudne i wymagające wyzwanie. Nie wiem, czy sobie poradzę. Jak myślicie, damy radę, czy nie? Wczoraj w ogóle stwierdziłem, że wrócę sobie do Awakeninga Fire Emblema po przerwie i tak mnie sfrustrował jeden paralog, że myślałem, że mnie szlak trafi po prostu. Wszyscy są, który chce, wszyscy chcą, który chce. Trzeci bodaj. To było coś na zasadzie trzech wieśniaków sobie ucieka w lewy dolny róg, gdzie czekają Pegasus Knighti. Jak kompletni imbecyle. Okej, jedna ważna rzecz. Jakie dokładnie bonusy mam za z tego, że jestem Darkflyerem? Granie to, że latamy, to, że mamy Kanto. Jeżeli Darkflyer jest trafiony magią podczas przeciwnej tury, dostałem plus 3 do wszystkich statystyk do następnych. No i naszej tury. Cześć, Zydzik. Czyli teoretycznie teraz możemy już się bardzo dobrze bawić w ten sposób. Polecieć. Strzelić. Odlecieć. Good fun, tak zwany. Flame pewnie dostanie całe zero. Oczywiście, że dostanie całe zero. Powinienem podlewy... O, kryt. Nice. Przysięgam, Fire Emblem to chyba jedyna gra, którą kojarzę, w której wchodzą kryty, jeżeli ktoś ma jakieś 5% szans na kryta tak regularnie. Normalnie, żeby regularnie, powiedzmy, wchodziły kryty, to musiałyby być bardziej rzędu, nie wiem... 30% czy coś, a tutaj jakieś takie między 1 a 10% wchodzą za często. Jak stoimy z zasięgiem? Zastanawiam się czasem w takich sytuacjach, jak bardzo ambitnie się czuję, bo mógłbym pewnie po prostu dać autowalkę i wiele by się nie zmieniło. Jedyne, czego bym się bał w takiej sytuacji, to tego, że zaczęliby używać swoich relikwii albo czegoś ten deseń. Bo tak to raczej po prostu naprawdę mógłbym o to walczyć. To nie jest... Czy to nie jest tak, że w którejś części Darkflyerzy mieli Gale Force'a? Czy ja źle kojarzę w tej chwili? Gale Force to, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli zabije, to atakuje po... Znaczy ma dalej możliwość ruszania się, coś więcej. Nie powiem na 100%, że tak to działa, ale mniej więcej coś takiego mi się kojarzy. Dodatkowo turę. Właśnie nie pamiętam, czy to jest, powiedzmy, taka pełna tura, czy że może na przykład tylko atakować, czy coś ten deseń. Chciałbym, żeby ci, którzy mają jeszcze tą, powiedzmy, drugorzędną klasę, żeby ją sobie podlewelowali teraz na tej darmowej walce, a nie ci, którzy już są na wyższej. Lizita jest magiem, więc też powinna.
Aż nie, ona już ma chyba wylewelowanego tego maga. To jest strasznie irytujące, że tego nie ma za bardzo jak sprawdzać. Dobra, zaczekamy. Z tego pamiętam, Lichardowi niewiele brakuje, bo jest 4 punkty. 4 albo 6. No teraz będą 4. Sylwek ma trochę więcej do wbicia. Garnizę z tego, że mamy bonus z tej posągu. Że mamy bonus z posągu, to nieco szybciej wbijamy, znaczy nieco szybciej, efektywnie dwa razy szybciej, bo dostajemy 2 punkty do klasy zamiast jednego. Bez tego wbijanie klas byłoby straszliwie wolne. O Boże, oni się nie ruszają. Biorąc pod uwagę, jak idiotycznie przerwowani jesteśmy, to raczej nie powinienem się martwić, że coś mi się do złego stanie. Dlatego będę levelował moich magów jak leci. O, nice. Czyli Linhart też już nie musi levelować. Na pewno ta dwójka musi, czy ktoś jeszcze? Ty jesteś asasynem, ty jesteś snajperem, Dark Flyer, Warlock. Niedługo Dark Flyer. Ty nie musisz chyba. Chociaż. Nie, chyba nie musi. Podchodzą? O mój Boże, oni podchodzą. Czy zabiję offlane? 11, 15. No, pewnie nic. Czy jeżeli nie krytną, to nie zabiją, więc trochę wyjebka. O Boże, ona niczym. A w tego z tyłu? O, da, to lepiej. A, bulion. Cebuliony tak zwane. Kolejna wmasterowana klasa. To, że Edelgar zbija poziomy, to nie jest jakaś super rzecz, ale przebolejemy. Teoretycznie, jeżeli chcemy tylko masterować klas, to najlepiej bić najsłabszymi rzeczami, jakie mamy. Bo wiecie, więcej razy jest walka, więc więcej efektywnie dostajemy jak w postaci jednej potyczki całej, tak? Przy czym nawet jeżeli zaatakujemy dwa razy, to i tak dostajemy ekspa za jedną walkę tak zwaną, tak? Czyli jedno starcie jednostki z jednostką to jest zawsze w tym wypadku dwa ekspa. Aby jeszcze drugi quest, ten na całe dwa poziomy wyżej, co ja biedny pocznę chyba nie demady. A nie, czekaj. Do tej pory nie wiem, jak to mogło wpaść właściwie. Czekajcie chwilę. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja tego nawet nie widzę. Czyli to prawdopodobnie gdzieś na dno spadło. No to co? Let's go! Czyli co, teraz efektywnie tylko ten. Tylko Flame może chcieć XP i Sylwek może chcieć tą klasę wbijać. Mówi, nie boję się jakoś specjalnie o to, czy będę sobie radził, biorąc pod uwagę różnicę poziomów. Więc jedyne co to tak naprawdę mówię, całą resztę odstawi z tyłu, a ta dwójka niech się ze wszystkim bije i powinno być gate. Dobra, aż tak dobrze to nie ma, bo oni tutaj będą chcieli mnie bić. Niestety.
Chciałem podobać, ale oni mi nie dają. A, weź kogoś dobi... Nie dobijesz? Albo Ganona dobije. Ci grają sobie w chwilowski, czy aby kampanię krzew podbije na ośle, aby chwilowego będę... Przynajmniej w chwilowcach trzeba autosejwy, tak? O tyle dobrze. No bez tej sobie, jakby nie było autosejwu. Szkoda, że Magowie nie mogą siebie samych leczyć. Przydałoby się czasem. Czy mi się wydawało, czy oni mogą atakować planet teraz? Musiało mi się wydawać, prawda? Come on! No dobra, niechaj będzie, uleczymy ją, no. Nikat przy okazji zostanie poziom. Bo od tej pory było... Bo ja ci było trochę za trudno od tej pory. Cześć, Aspender. Jak stoimy? On sobie raczej poradzi, byleby Flame sobie poradziła. Zabiję ją? Te. Wsylwka wierzy, nawet jeżeli wszyscy się na niego bezczelnie rzucą. A, bo on w ogóle teraz lancą atakuje. Aż to różnica. No i może też się pouczyć atakować lancą, to żadna różnica. I tak wbija mastery do maga i tak, więc to żadna różnica, no. Dobra, jak stoisz z HP-kami? On w ogóle nie traci HP-ków. Co ja mogę poradzić? No patrzcie go. O nie, on ma 30 HP. Dobra, powiedzmy, że teraz już Flame może się wejść do roboty. Może się wejść do roboty? I mean, mogę zawsze dopomóc. Albo i nie mogę. Dobra. Trzeba będzie jednak pomyśleć o odrobinę więcej niż jedną szarą kumuką. Czy ja zamierzam ich pokonać dwoma postaciami? Moje postaci mają między 19 a 23 poziomem, u nich ich przywódca ma 16. Jeżeli się tak wydarzy, come on. Dobra, 16, 15... Reszta nie powinna zbyt wiele zrobić Flame, więc spróbuję. Najwyżej pożaruję zaraz. Jest. Nawet nie blisko. Wszystko wykalkulatorowane zgodnie z planem. Dobra, tutaj już chyba dobrze by było jednak, żeby ktoś dopomógł. Flame może się zająć tym mapsedakiem tutaj. Niestety poziomu nie wbije. Ale i tak jest dobrze. Gdybym był bardzo bezczelny, to teraz bym po prostu stał i... Wiecie co? Cholera, problem polega na tym, że on nawet obrażeń nie dostaje. chciałem dobrze, skończyło się jak zawsze. Jeszcze mi powiedzcie, że... O mój święty Boże. No dobra, no. A, bo on w ogóle tutaj podbiegł. On chce Berni bić. Zostaw Berni. Chłop co próbował. Dobra, klasy wymasterowane, wszystko jest okej. Wszystko zgodnie z planem. Czy coś.
Jasna manowa była to przecież Flame, a nie Belly. Szanujmy się. Ui. Podał za jakieś święto. I węcik. A bal! Late. Jak ty to osiągnąłeś, że jest taka różnica poziomów? Dość szybko wbiłem poziom profesora, który pozwala mi mieć dwie walki w ciągu jednego weekendu. Plus przynajmniej raz robiłem walkę na nieco wyższy poziom niż powinienem. Dersekowo. Stwierdziłem od tego czasu, że nie będę tego robił. Nie, Ferdynand, ona nie miała tego na myśli. Ja nie to. Moja opinia jest jak zwykle taka sama. Tańczenie. W ogóle, czy mi się wydaje, czy Kasper tutaj jest dosłownie najniższy ze wszystkich? Hej, to prawie jak stwierdziłem, że... Chwilę, co? Nie no, Linka zazwyczaj nie śpi na spotkaniach klasowych. Wszyscy się jakimś balem przejmują, a... Nie oszukujmy się, nikt tutaj nie jest dla jakichś balów. Jesteśmy tu, aby walczyć. Za 5 lat to dużo się może stać. Za 5 lat na przykład wszyscy możemy nie żyć. Jest to dość optymistyczne zakładanie. Patrzcie, jak ambitnie zakładają, że ja tu będę za 5 lat. Szaleńcy kompletni. No, jeden, który mówi z sensem. Aczkolwiek też kwestionuję, że w naszym wieku mielibyśmy już na emeryturę iść. Tak, tak, oczywiście, będę. Nawet jeżeli świat wybuchnie, to mój duch i tak tu będzie z tobą, czy jakoś tak. Czy to bal? Yep, to bal. Nie, powiem tak, dużo bardziej jestem w stanie sobie wyobrazić siebie tańczącego w jakichś takich eleganckich tańcach niż na jakiejś dyskotece. Szczerze mówiąc, aczkolwiek to też musiałbym w ogóle próbować kiedykolwiek, nie wiem, uczyć się choćby tańczyć jako tako, bo wiadomo, że bez tego to mogę nie wchodzić we chubę. Dyskoteki, I know, right? Klot nas wyciągnął na parkiet i w tym momencie nasze nogi kompletnie osłabły. Od niego? Zawsze.
Nie, żebym miał jakiś wielki wybór. A co, z innych nauczycieli kto jest? Hahnemann? Manuela? Taka wygrana to jak nie wygrana czy coś. Ucieknijmy w jakiś cichy zaułek. Co może powiedzieć nie tak? Masz na myśli ta wieża, gdzie podobno schodzą się w trakcie balu zakochani? Co może pójść nie tak? Wszystko? Wszystko. Jednakże nie tylko my wpadliśmy na ten świetny i genialny pomysł. Z tego co pamiętam, to mieliśmy wybór jako tako odnośnie tego, kto tutaj się pojawi? To było tak dawno, że już nie pamiętam. Wiecie, ach, ta zawodna pamięć, amnezja i w ogóle. Może? Było coś takiego? Jaki list? Ewidentnie. Też mi przykro, Dorotko. Czyli mówisz, Dorotko, że wolisz nas na prywatności? Boję się zapytać, jak ona sformułowała to zaproszenie tutaj. Bo brzmi strasznie prowokacyjnie. Bardzo mi się podoba, że nazywają to księżycami, a nie miesiącami. Aż mi się przypomina stary klasyk. Wyszkolę cię w jeden księżyc. No w sumie mniej więcej to się pokrywa, tak? Zakładałem, że mają mniej więcej podobny obieg księżyca wokół Ziemi. Czy znaleźliśmy tu jakąś specjalną osóbkę? Szanowna pani profesor, czy moglibyśmy się spotkać na osobności na jednej z wież? A potem tylko, jak na starym dobrym filmiku. Ty, patrz! Zapina babkę na wieży! To były czasy. Bez komentarza? To prywatne, nie będę dopytywać, ale i tak zapytam. Dodatka 2000XX. A nie, spokojnie, możesz zostać. Nie, spokojnie, Dodatko, nie przeszkadzaj sobie, zostań. Naprawdę. Wszystko jest okej, okay, możesz zostać. I tak nikt tu więcej nie przyjdzie. Right? Right. Wystarczy mi halsowanie na dzisiaj. To przejmij moje ciało, a nie, czekaj, może lepiej nie. Ostatni razem, kiedy ją widzieliśmy, to Sotisom kazała bardzo intensywnie uciekać od niej. A teraz każ nam ją śledzić.
po co? I weź to z taką pracuj, no. Nie da się z taką pracować. Najpierw nie zbliżę się do niej, ona jest niebezpieczna. A potem idź posłuchać się śpiewającej Rei. Na jej usprawiedliwienie kazała nam od niej uciekać jakiś miesiąc temu, więc nie jest aż tak źle. Czy to wciąż leci na autoplayu? Można się upewnić. Może to jedna z tych słynnych pieśni przekazywanych z pokolenia na pokolenie? Co jest dziwnego w tym, że piosenki mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie? Satis doszukuje się Bóg wie czego w Bóg wie czym. Nie wiem, pomyślałby ktoś, że to coś normalnego, że... A, piosenka ze starożytności będzie znana w dzisiejszych czasach. Czemu nie? Nie, serio, czemu nie? Dobra, jakieś ścieżki podobione. Nawet trzy w sumie. Czy powiedzieć wam, co to znaczy nienawiść do samego siebie? To chęć testowania gry po raz kolejny. O mój Boże, zrobiła to! O, goody! Oh, goody! Tak! Tylko, że nie będzie mogła już mieć batalionu, który miała. Dobra, kto jeszcze może? Ty możesz. Znaczy, inaczej. Możesz, ale jest szansa, że udupisz. Więc chyba zaczekam. Czy ktoś jeszcze może? Także ma to sens. Ty możesz. Na Bishopa. Bo to Bishop się podejrzało. Jak dają, to biorę! Co ja mogę powiedzieć? Tylko będą musiał mu abilitki zmienić. Kaspar nie. Bernadette jest w klasie. Ty jesteś w klasie. PT jest w klasie, Sylwek ma szansę oblać, Lizdea dopiero co zdała, Flame ma 19, Konstans jest w klasie, czy jest ok? Nie za 5 defu jest tej. I know right! Dlatego się zastanawiałem, czy nie wziąć egzaminu na Warlocka, ale dzisiaj już nie mogę niestety. Dobra, w każdym razie muszę wziąć na chwilę Linharda. Słuchaj, nie potrzebujesz tego autority, naprawdę. Szanujmy się. Jednak to było, że szansa na przeżycie jest 1 HP, więc whatever. Staram się nie trzymać ludzi w takiej sytuacji, że to czy przeżyją, czy nie zależy od szansy, okej? Ktoś jeszcze chyba... Sylvan? Ty nie miałeś jeszcze tego? Findish Blow miałeś. Saltbreaker... Tak, Saltbreakera wyrzucę. Za Findish Blow. Panie!
plus 6 ten mowej magii przy ataku? Czemu miałbym tego nie dać? Czy ktoś jeszcze czegoś się uczył? Wydaje mi się, że nie. Podkreślenie słowa wydaje mi się. Tutaj pewnie bym się mógł zastanawiać, czy czegoś mi się nie opłaca. Ale jaki jestem? Mogę za to się bardzo poważnie zastanowić, czy literalnie chcę jakiegoś batalionu. Najpierw latającego. A, nie może. Bo latające bataliony wymagają B albo wyżej z tych, które mam. A może mogę jakiś kupić, który nie będzie wymagał. Batalion latający najlepiej. Plus 2 fizycznego, jakiś inny? Kurczę. Ale z tego co widzę, to nie mam, powiedzmy, latających magicznych batalionów. Ale lepszy taki, który mi daje bonusy do wszystkiego i nie zmniejsza niczego niż żaden, tak? Generalnie tak mi się przynajmniej wydaje. Ktoś jeszcze potrzebował batalionu? Czy Sylvan ma... Konstant może chcieć jakiś. O, no właśnie, nie mam batalionu, który mogę jej dać, a ona ma... Właśnie, ona ma Beauty, to może kiedyś z tych, które mam. A, ty masz... sprawdzę jeszcze, czy ktoś z ludzi, których już tam nie ma, ale mają. Dobra. To jeszcze zobaczę, czy mogę dać Konstans, którejś z tych niżej wymienionych. Jop! Doskonale! Święte batalion w sumie, jak tak patrzę. To co, lecimy z misją chyba. Bo nic więcej specjalnego nam nie zostało. Jakby ktoś nie pamiętał, to teoretycznie ma nam pomóc tutaj Geralt. Jak z tą pomocą będzie, to zobaczymy. Nie? Co jest? Moi żyły wówczas, Geralt? Czyli bestie pojawiły się w klasztorze, pomimo że mury nie zostały zniszczone i nic takiego. Interesujące. I mean, to nie jest tak, że nie widzieliśmy już sytuacji, w której ludzie zamieniają się w demoniczne bestie. Więc możemy mieć pewne podejrzenia co do pochodzenia tych bestii. Jak to mówią, Bylew, dowiesz się w swoim czasie. Dobra, to będzie jedna z tych klasycznych misji pod tytułem zabij 500 tysięcy bestii, co może później tak. Znaczy nie, no żeby nie było, nie ma ich aż tyle, jak się śmieje, że będzie, ale... Czemu Fredrik jest na ławce? Najgorsze jest to, że im dłużej o tym myślę, tym bardziej zaczynam myśleć o tym, że to nie jest zły pomysł. Rozumiecie to? Nie no. Chodź tutaj. I wrzucimy Linhardowi Flame. I wrzucimy też...
Tobie Jurieko, tak, aż ty Juri. Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Pochlałem mi te włócznie. Z tego co kojarzę, że to tej włóczni może używać tylko setew, więc... Znaczy może sensownie używać tylko setew, chociaż... Czekaj, czy Feldek nie może jej używać? Ferdinand... Feldku, czy ty nie masz... Krestow Cichol... Wydaje mi się, że to może być włócznie dla Ferdynanda. Jaki ty miałeś krest? Majno Krestow Cichol, czy pomijam moc? Nie mam powodu, żeby mu jej nie dać, I guess. Chyba, że będę z jakiegoś powodu chciał robić autowalkę, to wtedy jest powód, żeby jej nie dać. Pozbądźmy się... tej. Albo nie, jeszcze lepiej. 14 ataku. Odnawia HP-ki co turę. Jest? I w dodatku jest efektywna na kawalerię. Żeś nie umierać. Dobra. Nie ma co się obijać. Zerknę jeszcze tylko, bo jak zwykle zapomniałem zaplanszować bataliony. Zawsze o tym zapominam z jakiegoś powodu. Wydaje mi się, że to automatycznie się zrobi, a niekoniecznie. To jest Heinku. To jest dobre pytanie. Dobra, standardowa opcja. Belef, Edelgard i Geralt nie mogą paść. Jedyne o co proszę, to żeby Geralt nie robił niczego głupiego. Aha. Uczniowie do uratowania. Im częściej trzeba kogokolwiek ratować, tym gorzej się czuję z taką misją. Dobra, w jak chwilowym jesteśmy położeniu? Bestii jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć? Jeżeli dobrze widzę, bestii jest pięć. Często te symbole, które one mają. Tak się zastanawiam, bo nie ma tutaj nigdzie opisane dokładnie. Chyba, że tutaj nie. Zgaduję, że ikonka wskazuje na to, czego dostają mnie obrażeń po prostu, ale... Jest to dość specyficznie zaznaczone, nie będę kłamał. Dobra, zajmijmy się najpierw tym po lewej może. A ty miałeś... Jaki ty miałeś... onslaught. Preferowałbym coś, co ma... jakiś bardziej... mniej odpychający gambit, że tak to ujmę, ale chyba za dużo bym wymagał. Więc po prostu odepnę te bestie do tyłu. To je raz. Czy ja mam radę tą bestię pobić w jedną turę? Znaczy, nie tyle, że pobić w jedną turę, co zdjąć jej... Nie, nie dam radę jej zdjąć w jedną turę. Mogę na pewno Lizitheo spróbować nazwę. Znaczy, Lizitheo mogę dosłownie zrobić tak. Czy ma to sens? Nie wiem. Na pewno ma sens to, żeby odlecieć od tej bestii jak tak, no. Czy ktoś tu jeszcze... Nie, nikt tu raczej więcej nie będzie miał zasięgu. Nie podoba mi się trochę, że Edelgard jest w tej misji, ale... To jakoś przebolejemy. Ty pobiegnij do przodu, ty masz w lewo czy w prawo? W sumie po lewej stronie, dość mało osób zostawiłem w tej chwili. Nie krytło na szczęście.
Znaczy na szczęście, nieszczęście, jak to woli tak naprawdę. Ja bym się... W sumie mogłem ułatnąć. Kij z tym. Bestia będzie atakować... Fertka. Przez to się bałem, że nie będzie atakować Fertka i miałem takie... Come on. Nie rób mi tego. Ta będzie szła po... Ja nie bestiem będą starały się atakować uczniów. Więc im prędzej będziemy to robić, tym lepiej. Dobra, to się nie naprawiło. Czy ty możesz zgambitować to cholerstwo? Nie do końca tak, jakbym chciał, ale możesz. Proszę, traf. Chyba trafione. Została ostatnia ta... Ostatnia część opancerzenia. No teraz zresztą zdejmiemy. O, jeszcze krytnie. Spada i tak bestia przeżyje, ale... Nie jest to nic aż tak strasznego. O, balista tam jest. Nice. Czy powinienem tutaj podbiegać po prostu? Chyba powinienem. Nie sądzę, żeby miało mi się coś złego tutaj stać, ale... Ryzykować nie będę, tyle powiem. Dobrze by było jakoś w miarę szybko podejść do tamtej bestii. Ile ona ma ataku? 31. Tylko nigdy nie wiem, czy ich ataki są fizyczne czy magiczne. Pewnie fizyczne. 31 ataku, ty masz 10 obrony, czyli 21. No, ona i tak może poddać się ewidentnie. Nic się jej nie stanie. Podło. No niestety bestia... nie trafię. Jestem zdumiony, nie będę kłamał. Gerald, widzę, każdy dobry jej pchać na misje samobójcze. To jest dokładnie to, co chciałem zobaczyć. Dobra, mam wrażenie, że tutaj odrobinę przedobrzyłem. Więc po prostu podejdę Bernadetto, żeby dobiła. Nie musiałaś krytować, naprawdę! Cześć, Sylwio! Kopelati w ogóle. Czy ja ją mogę zdjąć w jednej turze? Ej! Jeszcze kryt, ja pierdzielę. Ej! Nie będę kłamał, że jest to coś, czego mogliśmy się spodziewać. Dobra, jak wygląda nasza sytuacja? Fredrik nie umie obsługiwać się tym szajsem, więc to nie ma sensu, żebyś tam pchał. Może wyekipować teoretycznie tą włócznię, żeby sobie HP-ków odnowić odrobinę. Ale atakować tej nie ma sensu nawet, żeby atakował. Jak sytuacja wygląda z tej strony? Na pewno ona może tu podlecieć. Tylko to dość ryzykowne. Ktoś na pewno może zgambitować. Sprawda, nie wyciągnie bestii, bo... Gerald stoi tak, jak stoi. Gra coś cicho. Serio? Nie, serio pytam. Bo nie wiem, może coś ciszałem, a ja ten... a nie kojarzę.
więc nie obraziłbym się za jeszcze jakąś opinię. No, bez tej bez nie będę zganiał materiałów po prostu. To ją dobiję. Czy dzisiaj jest jakiś krytyczny dzień czy coś? Nie, serio się tam. What the fuck? Ja nie będę pytał. Dobra, oni tutaj też niech... Pro naprzód! Geralta wierzy, że nie będzie odpierdzielą maniany. Tak, wiem, że słynne ostatnie słowa, spokojnie. Bestia prawdopodobnie zabije tego studenta, który sobie stoi. Albo studentkę. Feltkowi się oberwie. Niestety. Znaczy generalnie powiedziałbym, że nie jest aż tak źle, jak mogłoby być. Tylko muszę coś z tamtym będzie więc zrobić. Najlepiej jeszcze jakby Geralt nie pełniał sudoku. O, nice. Oni się sami leczą. To miłe z ich strony. Dobra, na pewno... Co mogę zrobić? Bo generalnie mam teraz dwie bestie, które chcą używać swoich ataków obszarowych. I wolałbym w miarę możliwości tego uniknąć. Co na pewno mogę zrobić, to zwarpować. Tylko czy ja potrzebuję tutaj zwarpować? Nie. Trafi? Trafi. S. Twój gambit... Ej, to ma duże pole rażenia. Jeżeli trafi, oczywiście. Nice. Czy gambit każde to pole niszczy? Nie. To było zbyt piękne, jak jest. A... 12 kratek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Nie. Tak nie da rady. Zastanawiałem się, czy dam radę podejść i z meteora strzelić w tamtą drugą bestię, ale chyba niekoniecznie. No nawet jak tutaj podejdę, to mam... A nie, to jest na 10 kratek, więc tym bardziej nie. Mogę tylko w to strzelać tak naprawdę. Powiem więcej, chyba tak zrobię. Jezu! Co się dzisiaj dzieje z tymi krytami? What the fuck? Rzeczy, które potencjalnie mógłbym zrobić. To ładne jego. Tylko nie wiem, czy to wystarczy. A może nie styknąć. Chyba, że będę chciał po prostu zabić te bestie. A i to może nie wystarczy teraz, jak patrzę. Bo ty będziesz miał tu zasięg na tyle tylko. Mogę na pewno zabić te bestie. Znaczy... Zrobić to. To jest lepsze określenie niż zabić. Bo zabić to prawdopodobnie wręcz nie jestem w stanie. Hmm.
Okej, większe pancerzenie zniszczyć, ale niestety nie całe. Ile ty zadasz? 2. Fine! Gee! Osiemnaście, okej, to przeżyje. I to możesz zgambitować, żeby zniszczyć jej pancerz. Yuri wymasterował bycie plebem. Gratuluję, Yuri. Jesteś najbardziej legitnym plebem, jakiego znam. To jest zły pomysł i nie powinienem tego robić. To się jeszcze nie rusza. A! Jezu, ja tu mam jeszcze dwie postaci. Zaraz się okaże, że Lizyta jeszcze ma zasięg, żeby tam podlecić i strzelić tą bestię. Nie, aż tak dobrze to nie ma. O, jestem dumny z tego ucznia. Czy tam z tej uczennicy. Zawsze z... Wow! Cóż za pudło. Gerald, nie kradnij mi expa i nie umieraj. Najlepiej oba naraz. Dobra, ważne egzystencjalne pytanie. Masz jeszcze gambit? A, jeszcze gambit. Który ma ewidentnie i trafię przy 80%. Patrząc na to, jak wchodzą kryty, to i tego się powinien spodziewać, jak jest. Dobra. A i mogę na pewno tutaj podejść, bo ta bestia będzie próbowała się rzucić na studenta. Ty masz zasięg tak naprawdę tylko po to, żeby tutaj podejść, więc whatever, weź dobi. Owsienko dostaje poziom. Ty masz stąd zasięg? Mieć ma. Kolejny końca taki, jaki bym chciał. No to co? One peak! Spoiler, nie mogę. Nie, no ma jeszcze gambit. Tylko ty proszę traf, ok? Nalegam. Dziękuję. A, ty już nie masz gambitów z kolei. Jak to mówią, to jest problem. Jeżeli wszystko trafi, to powinienem być w stanie tej bestii... Oj. Powinienem być w stanie tej bestii zdjąć w tej turze pancerz. Bo tak zaatakuje lancą po prostu. Odsunę się i Konstans dobiję mu tą drugą część pancerza. No chyba mogę zabić te bestie i do... To nie jest 19%, to jest 90%. Przysięgam.
Dobra, Konstans może sobie jeszcze podlecieć gdzieś tam. Daleko. Okej. Okay. Jeszcze z tyłu Bernadetta stoi i udaje, że coś robi. Dorotka też z tyłu stoi i udaje, że coś robi. Dialogi są ciche. Znaczy, wydaje mi się, że nic nie zmieniałem akurat pod tym względem. Jedyne co to mogłem chyba ściszyć całego Bessa, ale to też na zasadzie mogłem. Proszę, nie umieraj. Geralt, nie iść na próbę samobójczą. Całego 5% do góry. No dobrze. Nasz klient, nasz pan, jak to mówią. Masz jedną, jedyną okazję, żeby się wykazać, Edel. Nie zepsuj tego. Mówię, możliwe, że ściszałem wtedy, kiedy z Sejwikiem streamowałem, bo to też było streamowane ze Switcha wtedy. I zaraz ostatni pójdzie. Mały zasięg, by the way. Jest te jednostki momentami tak zapierdalają po prostu. Kolejny ambestu dla mnie. Ty możesz się wycofać kawałek. Teraz to już kwestia dosłownie dobicia tej bestii, tak naprawdę, bardziej niż cokolwiek innego. Więc na wszelki wypadek mogę leczyć Geralta, żeby z nim się... złego nie stało. Nie masz godzin w trzech domach. Pytasz ogólnie czy o ten zapis, bo to są dwie różne rzeczy. Bo ogólnie to podejrzewam, że pod jakieś 200 podchodzę. Mam to na dwóch oddzielnych zapisach generalnie, więc mówię, musiałbym zerknąć. No mam jeden taki zapis, który przychodził z New Game Plus na New Game Plus na New Game Plus i tak dalej. I drugi ten, na którym streamuję. Uratowaliśmy wszystkich, więc dostajemy najlepsze nagrody w... A nie, nie, to tak nie liczy z tego, co kojarzę. To chyba liczy tylko, kiedy jesteśmy rzeczywiście właściwie w grze, jako tako. Monika to ma przeżycie jednak. Najpierw podwana przez rycerza. Potem wbija nóż, że w plecy. I to takie długie noże. Spójrz się na to z tej strony. Przynajmniej jesteśmy kompetentni i możemy cofać się w czasie w kacenkach. Ha, 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 ha. Ha, 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 nie. Kiedy masz plot armor, ale plot armor przeciwników jest za silny. Sumana.
Pamiętacie, jak Gerald chciał nam powiedzieć o jakiejś bardzo ważnej rzeczy? To nie jest coś, co się mówi. To jest narodowa flaga, którą się stawia nad zmarłą osobą. To cofanie czasu. Co masz dokładnie na myśli? W kasenkach. Znaczy bardziej śmiejesz, bardzo często jest tak, że wiecie, ktoś ma możliwość jakąś taką, taka super moc, której zawsze może używać, a w kasenkach jest kompletnie bezużyteczny, pomimo że ma to super moc. Więc tutaj przynajmniej powiedzmy o tyle dobrze, że nie zostało to kompletnie pominięte, tak? Że możemy cofać czas, ale gra zapomniała o tym, tak? Znaczy zawsze. Praktycznie od pierwszego Sima, z tego co pamiętam. Bo na samym początku gry była sytuacja, w której chcieliśmy ratować Edelgard przed bandytą. I wtedy, żeby nie skłamać, było to chyba tak, że próbowaliśmy ją osłonić własnym ciałem i w momencie prawie, że zetknięcia się topora z naszym ciałem, Sotis do nas przyszła i powiedziała: co to odpierdasz, nie rób takim manianem, cofam czas, ogarnij się. Tak czysto fabularnie. A przy okazji potem dostaliśmy też możliwość cofania w czasie jako tako w trakcie walk, tak? I nie ma to... To, że możemy tego używać jakieś 7 czy 8 razy w trakcie walki, nie ma żadnego związku z tym, ile możemy tego używać tutaj. Przy okazji Cetyx nam mówi, że jeżeli cofanie w czasie nie pomogło, to cofanie dalej w czasie tym bardziej nie pomoże, więc... A jeszcze co do tego, że akurat w takich chwilach musi padać deszcz. Wiecie, jak to mówią. Same niebiosa zapakały nad jego duszą. Czy coś? Może po prostu nie ma dziecko, no. Ma puls, ale nie ma bicia serca. Akango連れてここを出ようと思う。だが、アカゴには教団の監視がついている。レア様が何を考えているのかわからない。あれだけ素晴らしい方だと思ったレア様が、今では恐ろしい。飛竜の説、蜂の日、雨。
昨日の火災を利用して赤子が死んだことにした。レア様は異様なまでに焦っている。だが後戻りはできない。俺がこいつを連れ。赤子とはお主のことか。No i co, wy jesteśmy trochę starsi niż wyglądamy. A jak tam się przemawia z takimi dobiazgami? Takie mówię, po fakcie jest trochę... Cieszę się, ale to wcale nie pomaga. Czy możemy nie chcieć się z nią spotykać? W naszym obecnym stanie? A nie możemy po prostu wziąć tej książki? Wziąć. I niech zgadnę, nie zechcesz się podzielić tą informacją? Oczywiście. Chwilę mnie nie było, co się dzieje? W bardzo dużym skrócie Gerald został zamordowany przez jedną z uczennic. A nasza protagonistka ma 36 lat. Tak przynajmniej można wnioskować z dziennika Geralta. Gdy był datowany na 59, teraz mam 95. あなたを連れて突然出て行ったのです。では、マッカ。それはあなたの母親は私の。いいね、どべみせ。失礼いたします。レア様、急ぎ。ちょっと待って、人だ。周辺を張っていた騎士団からの報告になります。今日はもう下がりなさい。今は体を休め、心を静めることのみに専念するのです。いいですね。Kompletnie nie wygląda na tyle lat, ale tak samo jak Gerald nie wyglądał na tyle, ile musiał mieć, skoro w 59 został naszym ojcem. Czyli siłą rzeczy powinien mieć przynajmniej jakieś 50 hakiem, a nie wyglądał. Szugo-seijin Seiros wa kacte no kono kisetsu ni sugata o arawashita. Fodora-juu de maki okoru senka ni kokoro o itameta tenjou no megami ga tsukawashita no da. Seiros no zujou de wa shiroki mono ga tsubasa o hatamekase, tatakai ni omomuku kanojo ra ni moji dori oikaze o okutta to iu. Nie pamiętam w tej chwili, czy to ten rozdział, czy następny rozdział ma rozdzielenie na ścieżki. Będę musiał zobaczyć w sumie. Na pewno w ciągu najbliższych dwóch rozdziałów może być rozdzielenie na dwie ścieżki, które są dostępne z tej, na której teraz jesteśmy. Zobaczymy. またここにいたの先生涙の跡
あなたも泣くことがあるのね。天気。言い方はひどいかしら。Nic się nie stało. Wszystko jest ka. So. Kanashimi no amari, matomo na handan mo dekinaku natte shimatta no ne. Sensei. Anata wa ima tachidomatte iru dake nano? Sore tomo subarikonde usuku natte? Moja odpowiedź jest tak. Kara ugokenaku natte shimatta no. A kto zamordował kogo? Monika, ta uczennica, którą uratowaliśmy Geralta. Próbowaliśmy ją uratować naszym czasocofaczem, ale ktoś nas powstrzymał po wykonaniu tego, więc... Z planów Nici.私が前に進むときに、あなたに手を差し出す。それだけよ。ルミール村や礼拝堂で実験とやらを繰り返していた謎の組織。彼らがまた、ガルグマクの近くで何かをしてかそうとしているわ。大司教殿は騎士団を使って。あ、どうも使ってたんですよ、ベシャダル。まだ目星情報はないけれど、時期に敵を発見できるでしょう。 そうなった時、先生は私たちを率いて戦いに赴かないの？その準備もせずに、ただここで漫然と時間を過ごすのがあなたの選択なの。先生、あなたの答え楽しみにしているわ。まったく、なんと偉そうなやつじゃ。お主言われたい放題ではないか。ペタインスタンペンの時はそうだね。 Może potrzebujemy takiego motywacyjnego kopniaka w dupę. Mamy małe zgromadzenie naszych antagonistów. もちろん。ソロンと協力してやるよ。任せといて。うるさいやつだ。お主には煩わしかったか、エンテイよ。目を離せぬのだから、致し方あるまい。お主は我らの最高傑作。 Czemu nikogo zamordowała? Cholera wie tak naprawdę. Kiedy ja tych chybili w ogóle? Bo mogę. Rodziny Ingrid, ławej chwilki. Pamiętacie, jak mieliśmy fajną, przyjemną, miłą dla ocha muzyczkę? To już nie te czasy. Ale tutaj wciąż będzie grała, nie macie się. Zobaczę, czy mogę coś posprzedawać, bo wydaje mi się, że gdzieś tam jakieś buliony mi wpadały. Buliony. Trochę kasy nie zaszkodzi mieć, nie będę kłamał. Buliony. Nie ma i 30 par krafli. Mamy też trochę przedmiotów, które poprawiają nam staty, jeżeli byśmy bardzo chcieli. Czy będę chciał, to jeszcze zobaczę. I to jest problem, Sylwia.
czego zaczynamy? No chyba idziemy eksplorować. Jak co miesiąc. Nie, jestem wystarczająco przelewelowany, nie potrzebuję DLC-kowych rzeczy. Mam jedno bardzo ważne pytanie, bo przegapiłem, jak i w tym miesiącu jest trudniej. A, wciąż mamy ten durny turniej, z którym się nie chcę użerać. Bo ten moment... To się nie może dobrze skończyć i wszyscy doskonale o tym wiemy. Chyba wrzucę Petrę, naprawdę. Oj, będzie zabawnie. Dobra. Ignacy nie stanowił problemu. Przysięgam, jeżeli tu będzie Felix. Dobra, jest Loni. 10, 10, 10, 10, 4, 4. Ech, easy. O, kryt. Nice. Tym razem kryty w turnieju są po mojej stronie. Dobra, mamy dwa podki, więc... Co ja mówiłem o Felixie do jasnej cholery? I tak powinniśmy wygrać z Felixem, jest nieźle. Zobacz, jak on nas nie będzie trafiał. Uno, perfetto. To pytanie, kto jest ostatni w takim razie? Claude? Claude. Claude jest słabszy niż Felix jako łucznik. To dość interesujące. Tylko ewidentnie my go nie trafiamy. Dobra. S na Noba zostało zrobione. Dostaliśmy Advanced Seala. Za ten nasz turniej mieczowy póki co się nie zabieram, bo wydaje mi się, że mimo wszystko mam jeszcze nieco za mało siły, żeby cokolwiek sensownie zabić. Nie, nie zabieram się za to. My pain is far greater than yours. Czy to propozycja? Wszyscy muszą być silniejsi. Silniejsi niż silniejsi. Proszę, nie. Znam takiego jednego, co myślał, że potrzebuje więcej mocy i skończyło się to absolutnie okropnie. Zresztą zazwyczaj jakieś takie poszukiwanie na zasadzie potrzebuję być silniejszym, żeby się zemścić. Kończą się bardzo źle, nie oszukujmy się. Jeżeli kojarzysz taką mangę jak Naruto, to powinieneś wiedzieć, o kogo mi chodzi. A jeżeli nie, to... Powiem tak, nie jestem ogarnięty w DMC-kach, więc... Chcę być lepsza w gotowaniu, nie wiem, czego zacząć. Fajnie by było, gdyby ktoś mógł mi z tym pomóc. Ugotuj zawsze coś. Tak, jeden potem koniecznie pasą 20 lat anime. Why? Chcę dać komuś podarunek młodej pani, która ostatnio miała ciężkie czasy. Jakieś sugestie? Hmm.
kosek. To ewidentnie nie jest dobry pomysł. Jak można jeść kocyka? Często słyszę dudne plotki o duchach pojawiających się w klasztorze. To nonsens, gdy przekaza mi w nauce. Nie ma żadnych duchów, prawda? Oczywiście, że nie, Melisda. Czym są duchy? To tylko figment twojej wyobraźni. A co jeżeli Setef tak naprawdę też jest zły? Co jeżeli Rea jest zła? Co jeżeli wszyscy są źli? Czy to czas popaść w paranoję? Zacząć wchodzić w lustra? Nie. To będzie twoje... Coś jeszcze? To raczej nie. A inne rzeczy nie są z jego domu. Ma dużo rzeczy kościelnych teraz, jak na to ja tak zwróciłem uwagę. Tak, nawiązuję do daną serą. Niepokoi mnie, że ja słyszę tą zawleczkę na dnie tej cholernej puszki. Boję się to topić. Wiecie co mówiłem. Jak chcesz, to wiecie gdzie dzwonić. Dobra, więcej nie ma. Jebać. To nie będzie jego. To raczej nie będzie jego. To nie będzie jego. To nie powinno być jego. To też. To jest jego. Przez zęby. Nie lubię pić przez zęby. To co słyszałem, że... Vince i Expa. Trzeba Vince i Expa mieć. Bo jestem za mało wylewelowany, za mało przegrindowany i w ogóle. Książka baśni dziecięcych, worek nasion. Czy szklankę? Musiałbym mieć jakąś szklankę w pobliżu. Nie mam szklanek w pobliżu. Tak samo jak spadków. Mam tylko kubek, ale z niego piję wodę w generalnie, więc wolałbym nie przelewać się tam innych rzeczy. Miałem możliwości. Dobra, generalnie widzę, że mamy dwa questy, z czego jeden pewnie będzie Anny na zasadzie iść pobić przeciwników i wydobyć z nich przedmioty ze stole nomy. Najlepszy quest jaki istnieje. To miłe. Że ona ze swojego pokoju wyszła, żeby położyć kwiaty? To dużo bardziej miłe niż się wydaje. Ktoś, kto potrzebuje celności? Bernadette, jak strzela na długie dystanse? Nie. Tak, to be fair, to zazwyczaj prośba o wybaczenie też często gęsto, przynajmniej się nie kończył tak dobrze, jak człowiek by chciał. Więc mógł równie dobrze powiedzieć, że ani jedno, ani drugie się nie opłaca. Dobra, widzę tu questa jakiegoś.
Co my tu za questa mamy, powiedz mnie? Czy to kolejna treningowa walka? Jup. Jestem pewien, że nie będę miał żadnych innych rzeczy, które będą mi zawracały głowę w tym czasie, prawda? No i to nie jest walka dla mnie? Chyba, że ona tutaj siedzi po prostu. Kurwa. O, ja naiwny. O, ja naiwny! I raczej los. Staw 7 czy tam 8 kresek. O, tym razem 4 senne sekrety. Doskonale. Robi się ich coraz więcej z każdym tygodniem. Trochę ciężko być spokojnym w takich czasach. Ale z drugiej strony ona ma rację. Rzucanie się w walki bez planu może nie być najmądrzejsze. Powinniśmy to wiedzieć zwłaszcza jako wykładowcy w Akademii Militarnej. Czy któreś z tych rzeczy może być... Jej. To raczej nie. To też nie, to też nie. Czyli chyba wsia. Granie ludzi z naszego domu. Nie mamy za bardzo przedmiotów? Czy się wydawało, że nasza postać się jakoś bardzo intensywnie się gliczowała przez chwilę? To jest też całkiem sympatyczne, że można ustawiać kamerę tak jak człowiek sobie zażyczy, nawet podczas takiej zwykłej gadki. A nie tylko jak chodzimy różne, że tak to ujmę. Nie wiem, mam też wrażenie, że kiedyś się dużo częściej się zdarzało, że nie wiem, wchodziło się w połowę tekstury czy jeszcze coś takiego, a teraz znacznie, ale to znacznie częściej w takiej sytuacji po prostu nas wrzuci w pustą przestrzeń, tak że tekstury nie będą się przenikać? Ze wszystkich przywódców swojego domu chyba najbliższy temu, żeby wiedzieć jak to jest, byłby Dimitri z tego skojarzę? ジェラルトさんの名を知らぬ者などいない。惜しい人を亡くした。本当に敵の狙いが何なのかわからないが、許せない存在であることは間違いない。奴らを駐するために僕にできることがあれば何でも言ってくれたまえ。 Chyba, czy któryś z tych jest twoje? To może być twoje? Jup. 届けに来てくれたのか。助かったよ。この礼はいずれ返そう。 I chyba tylko to. To nie. No nie, to też nie. A reszta nie jest z jego domu. Kto tam jeszcze? Hilda. I Marianna. W sumie Leoni też podejrzewam, że może być w podobnym stanie co my. Tak delikatnie rzecz ujmując. Biorąc pod uwagę, jak bardzo wielbiła Geralta, to... Podejrzewam, że przyjęła to równie źle jak my. Nie powiem, że bardziej, nie powiem, że mniej, ale po prostu, że równie źle. Tak przynajmniej mogę podejrzewać. Coś tu leży, coś tu leży, coś tu leży, nic tu nie leży. Coś tu leży. Prawie bym przeoczył kompletnie.
Bo już tak jakbym spędził jakiś tydzień w zamkniętym pokoju. Wszyscy rycerze wyruszyli w poszukiwaniu zemsty. Aj tam. Przecież to nie jest tak, że... Cóż to byłaby za strata, gdyby ktoś nas teraz zaatakował, jak wszystkich rycerzy nie ma, co nie? Może Kasiu po prostu chce się zemścić, kiedy Fawo brutalnie i zabójczo. Coś dla nich? To mogło być dla Feliksa co najwyżej. O, trafiłem. Bo nie wyobrażam sobie, że albo Felix, albo Sylwan lubi by śpiewać. Sylwan jeszcze pół biedy, ale Felix ni cholery. Ferdek, co tym razem odjebałeś? ブリヒットに帰る選択肢があるのではと話しただけだ。君は帝国の国賓という扱いだ。万が一があれば外交上の問題になる。こうして身近なものに死者が出てしまった以上、何があるか。私先生の教え子です。先生どう思います？ Jeżeli nie chcesz, to nie musisz wracać chyba, right? 私 Rozumiem, co Feldek ma na myśli jako tako. Że może być w tej chwili niebezpiecznie tutaj zostać i w ogóle, ale też moim zdaniem nie ma sensu nikogo zmuszać do rzeczy. Right? Jak nazywa tylko pod nieobecność rycerzy, zawsze mamy pospolite ruszenie. Właśnie, nawet ciężko powiedzieć, że mamy jakieś pospolite ruszenie, biorąc pod uwagę, że na terenie klasztoru rzadko kiedy widać jako takich cywili nawet aż tak dużo. Podobno słodycze poprawiają humor. Wiecie coś o tym? Ja pierwsze słyszę. To nie będzie jej... Anetki chyba też nie zresztą. Czekolada. Pytanie, czy w tym świecie w ogóle istnieje coś takiego czekolada? Nie, no, raczej istnieje. Jest sporo takich rzeczy, o których człowiek sobie myśli, że są oczywiste w jakimś tam fikcyjnych światach. A jednocześnie one wcale nie muszą być aż takie oczywiste, jakie się wydają. Jedną z nich właśnie bym powiedział, że jest czekolada. Bo podbijamy sobie motywację. W końcu jutro trzeba będzie ich dzielnie uczyć latać, albo jeździć, albo jak z... Jak zwał, tak zwał. Tyle ludzi, którzy potrzebują być bardziej zmotywowani. Ja nie wiem. Bernadetta, Dorotka... Niech będzie. Byleby wszyscy mieli wymaksowaną motywację. Zresztą mnie nie obchodzi. Inaczej, wszyscy, których chcę uczyć, niech będą mieli maksymalną motywację. Ktoś jeszcze potrzebuje? Petaj, Sylwan. Ale to chyba jest git. Więc muszę coś dla Petaj i dla Sylwana. Peta happy, Peta happy, Peta happy. Ale się okaże, że nie ma niczego, co jedna i druga osoba lubi. I będzie jej smutno. Naprawdę nie ma nic takiego?
Czyli kubki smakowe różnią się aż tak mocno? Nie może być aż tak źle, prawda? Wiedziałem, że nie może. W ogóle czego jak czego, ale Sylwana zalewającego do PC nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Czy oni w ogóle mają support między sobą? Sylwan z PC? Nie, nie mają. Z naszego domu ma z Bernadetto do Teo i tyle w sumie. Nie ma z PC z jakiegoś powodu. To ciekawe. Nam się support poprawił z Cyrylem. Ewidentnie. Z tym, że nie będę wiedział, gdzie go znaleźć, dopóki nie zresetuję instancji, już tak to ujmę. W sumie to jest zawsze dla mnie trochę dziwne, że trzeba tak jakby resetować, w sensie przeładowywać całą instancję, tak? Nazwę instancją... Chodzi mi o to, że musi być jakiś loading scene, choćby krótki, tak, żeby znalazło. Czy ja chcę dzisiaj łowić ryby, to jest pytanie. I tak, domyślam się, jaka jest wasza odpowiedź. Tak? Kurczę, kto by pomyślał? Jak do tego doszło? Nie mam pojęcia. Dobra, skoro chcecie, żebym łowił ryby, to wypadałoby znaleźć przynęty. Znaczy znaleźć, kupić. To tylko 40 przynęt, nieźle. Czy coś jeszcze tu gdzieś leży może? Tak. Mogę przysięgać, ze wszystkich moich przejść trzech domów, to jest chyba to, na którym moja protagonistka jest najsłabiej rozwinięta ze wszystkich. Bo tak to zawsze protagonistka robiła najwięcej rzeczy, a reszta się opierdzielała. A tutaj... Mówię, to chyba pierwszy raz, kiedy moja protagonistka nie ma najwyższego poziomu ze wszystkich postaci. No to co, widzowie? Jak wam minął dzisiejszy dzionek? Opowiadajcie. Mamy dużo czasu. Rybki się nie boją czatu. Rybki mogą się bać tego głośnego krzyczenia. Umiałem z nerwów. Czemu umiałeś z nerwów właściwie? Co cię stresuje, Kson? Weź pisz. Na szczęście nie. Po coś faszeruje się energetkami, żeby nie zasypiać. Nie no, tak na poważnie. Jestem dzisiaj zaskakująco żywy. To jest dużo lepsze określenie niż faszerowanie się energetkami. Nie wiem kompletnie nawet od czego to zależy, bo mam takie dni, że po prostu po robocie kompletnie, ale to naprawdę kompletnie umieram. A mam takie dni, że... Po prostu mogę funkcjonować i do późnych godzin wieczornych i wszystko jest ok. Śpiąc tyle samo tak naprawdę w ciągu tygodnia. Więc dziwna sprawa. A najbardziej to mnie chyba dziwi to, że ostatnie czasy dla mnie weekendy jest zawsze pobudka o 8. Znaczy intensywności pracy, no biorąc pod uwagę, że moja robota sprowadza się do 8 godzin siedzenia przed kompem, prawda? To ciężko tu mówić o jakiejś intensywności, może nie. Po seminarium wszyscy zostanie, bo ktoś sobie myślił, że dziś profesor sprawdza nasze schematy pracy licencjackiej i się okazuje, że dopiero na sam koniec. To jest właśnie najgorsze. Ktoś rzuci jakąś plotkę, która mu się wydaje, że tak było, albo że kojarzy mu się. I wszyscy nagle wielka spina. O Jezu, trzeba szybko robić. Nie, Jezu, ale ja nic nie mam, ja nic nie wiem. Aaaa!
Typowe studia, by the way. Dzisiaj o pierwszej w nocy odwiedził duży pająk. W sensie... Ale nie wiem, taki duży pająk w sensie jakiś z grubymi nogami, czy taki typowy patyczek, że tak to ujmę, ale duży. Bo w tym drugim wypadku to po prostu bym się aż tak nie przejmował i go próbował gdzieś go dziarnąć. Jakbym go tylko zobaczył. Siedzenie przed kompem może być bardzo męczące, ale ja nigdy nie stwierdziłem, że nie może, tak? Tylko... Nie wiem... Ciężko mi powiedzieć, żeby... Mogła być tu jakaś większa lub mniejsza intensywność, tak? No bo... Tak długo jak powiedzmy nie mamy żadnych deadline'ów ani nic takiego, no to... Sprowadza się tak naprawdę do tego, że zrobimy mniej więcej w kółko to samo, tak? Więc intensywność w dużej mierze narzucamy sobie sami. Jeżeli człowiek chce spiąć dupę i przez 8 godzin zapierdzielać, to może, tak? Nikt mu nie zabroni i tak pewnie byłoby najlepiej. Dwa testy, w tym jeden z matmy. Matka chce zabrać beta, żeby farmi... What? Aż mi ryba uciekła. What? What? Nie, ja prze... Co? Nani the fuck? Jeżeli to nie jest jakaś, powiedzmy, tajemnica albo coś, z czym czujesz się bardzo niekomfortowo, żeby o tym mówić, czy możesz wytłumaczyć, o co chodzi? Bo brzmi co najmniej dziwnie. Batman 14 raczej nie ma teoretycznie prawa głosu. Aha. Matka, jak go weźmie, zostanie 500 posji alimenty. W ten sposób, że... w sensie wziąć w ten. Przejąć opiekę rodzicielską. W tym sensie. I papiery do sądu złożyliśmy. Znaczy, pytanie jest przede wszystkim, czy są jakieś podstawy do tego, poza tym, że to matka, tak? No bo wiadomo, gdzieś tam stereo o tym, że matka lepiej wychowa dziecko niż ojciec, tak? Ale wydaje mi się, że jeżeli jest z ojcem, to raczej było to na jakiejś podstawie i... Według chyba matka decyduje, gdzie dziecko mieszka. Acz powiem szczerze, że nigdy się nie zagłębiałem na tyle głęboko w prawo. Wydawało mi się, że... Tylko, że moja matka ma problemy psychiczne i jest płynką. Powiem to wprost. Gdybyś był porządnym człowiekiem, to byś próbował zrobić wszystko, żeby twój brat tutaj nie trafił w takim razie. Takie jest moje zdanie. Chyba, że patrzysz na to z perspektywy, matka będzie miała więcej pieniędzy dla mnie, ale wtedy jest to trochę niefajne. Mamy wisi alimenty, ale nie płaci. Wait, what?
Chyba nie ogarniam sytuacji za bardzo. Albo nie ogarniam po prostu życia. Jedno z dwojga. Mieszkam teraz z babcią, dziadkiem, bratem. Kuźwa. Aż mnie trafił. Matka poszła do jakiejś mojej na wsi i porzuciła brata. To jeżeli porzuciła brata, to czy nie oznacza to, że ona praktycznie nie powinna mieć żadnych szans, żeby go teraz wziąć do siebie? Zwłaszcza biorąc pod uwagę, jaką jest osobą. Powiedz tak. Im dłużej o tym piszesz, tym bardziej mam wrażenie, że twoja matka nie powinna mieć żadnego dziecka u siebie. Ale znając życie polskie prawo będzie działać tak, że jako, że to matka, a nie ojciec, to tego brata dostanie. Znaczy, żeby nie było, ja nie szkaluję niczego i w ogóle, ale... Tak to działa, nie oszukujmy się. Zbyt dołujące się robi. A może chcecie porozmawiać o polityce? Nie. Zdaję sobie sprawę, że raczej akurat wśród widzów nie mamy tutaj obecnie ludzi, którzy bardzo chętnie rozmawiają na te tematy. Żeby nie było, jestem otwarty na wiele tematów, tak długo jak nie są związane z generalnie pojętą popkulturą. Nie wiem, jakoś... Powiem szczerze, że... Ja bardzo dużo takich rzeczy, które są znane, znane, popularne i w ogóle to bardzo często mnie omija. Who wants to talk about murders? A propos, został mi ostatni miesiąc w Goldenie jeszcze do przejścia! Już jestem to taka zbalansowana persona. Mój święty Boże. Literalnie, kto to wymyślił? Nie mam pojęcia, ale musiał być chodem pojebem. I to wcale nie jest tak, że jestem przelewelowany jakieś 15 poziomów. Nie, serio. Kojarzysz, że na Let's Playu na moim starym kanale miałem jakieś 13 poziomów niżej niż mam teraz, a mam jeszcze dwa dungeony do zrobienia. Ten goldenowy i ten true endingowy. Więc naprawdę mam wrażenie, że coś tutaj bardzo mocno poszło nie tak. Na którym jest ten kanał? Shinji Faraday. W starym sensie, no, że obecnie już praktycznie nie korzystam z YouTube'a, tak? W tym sensie. W sensie aktywnie. No bo wiadomo, oglądam, tak? Czasami sobie coś subskrybuję. Mój dobry kolega Majkic podesłał mi ostatnio całkiem zabawny kanał dla ludzi, którzy robią Fire Emblema. Mogę zaraz przytoczyć, jak on się nazywał. Bo mam go w subach. Z tym, że to raczej dosłownie jest na zasadzie, że wymagana jest znajomość Fire Emblemów, żeby ogarniać memy, tak? Czy ja to mogę tutaj wysłać? Tak, getuję to spokojnie. Kanał się tak nazywa. Wolę napisać, a nie przeczytać, żeby nie było, że coś zostanie pomylone. A i żeby nie było, co tam spoilery z trzech domów, więc proszę uważać. Tak zawczasu. Więc jeżeli ktoś chce poznawać grę, powiedzmy, albo przez oglądanie mojego streama, albo przez to, że sam zagra jakoś równolegle, to razem mieć na uwadze, że
Można trafić na niespodziankę. Inna sprawa, jeszcze wracając do Goldena na chwilę, jest to, że mam jakieś zaskakująco mało godzin przegranych w grze jako taką. Nie, że na Steamie, bo na Steamie mam za dużo, ale w grze jako takiej. Bo oryginał kończyłem po jakichś 80 godzinach, a tutaj mam 40 parę? Wiem, że jeszcze dwa dungeony przede mną, ale to w dużej mierze są same dungeony tak naprawdę. I wiem, że przynajmniej po części wynika to z tego, że... że w Goldenie jest opcja skipowania, która znacząco przyspiesza rzeczy, a ja jednak sporo z PSN 4 kojarzę, więc część social linków na przykład kompletnie skipuję. Powiem tak, gra nie zauważyłem jedną rzecz, jeżeli chodzi o Personę, jako serię, od trójki licząc. Jeżeli istnieje Moon Arcana, to jest strasznie wkurwiające jako social link. I tego się będę trzymał. Czekolada czy orzechy? Zależy. Kontekst? Znaczy... Powiem szczerze, że akurat w czwórce AI jako tako jest nieznośna, irytująca przez pierwsze 3 czy 4 poziomy swojego social linku, potem jest znacznie lepiej. Mishimy nienawidzę całym sercem nawet po zakończeniu w pełni jego social linku. W trójce jak on miał... O Boże... Prawdopodobnie mógł się nazywać Nozomi, tylko nie pamiętam, bo on miał jakiś twój tytuł i mam to na końcu języka. Shinjira w Portable? Właśnie, a propos Portable, słyszałem plotki, że podobno od osoby, która likowała Goldena na PC-ty, wyciekło, że ma wyjść Portable też na PC-ty? Nie powiem, moim zdaniem Portable nie jest najlepszą edycją, na pewno... Moim zdaniem dobrą rzeczą w Portable jest to, że ma powiedzmy dwie alternatywne ścieżki, tak, czyli można grać żeńską i męską postacią, plus to, że można kontrolować drużynę, tak? To są na pewno, moim zdaniem, są to plusy. Czy wy się z tym zgadzacie, czy nie, to już nie moja broszka. W pliku Golden były pliki z Portable, w pliku P4 było całe P3. Nie pamiętam, powiem szczerze. Jak teraz na tym napisałeś, to coś mi takiego świta, ale nie na tyle, żebym mógł powiedzieć, że tak na 100%. Właśnie to jest coś, na co naprawdę bym liczył, że wyjdzie fest z elementami Portable, tak? Czyli powiedzmy, że możliwość kontrolowania swojej własnej drużyny, możliwość wzięcia sobie żeńskiej protagonistki. Jezu, chyste te gudy. Ale jednocześnie zrezygnowanie z tej wizualno-welkowej formy, która była w Portable. No i przede wszystkim, żeby wciąż było DNS, tak? Jak tam PSN na pieca są już dwie? Dawaj, tam ja jestem ten na pieca. Może Nocturne na peceta? Haha! A nie, czekaj. Shinji, kiedy NP?
Ostatnio uruchomione, 13 maj 2020. Ja pierdolę. Nie myślałem, że aż tak dawno. Nie, serio, myślałem, że będzie gorzej. Znaczy, że będzie lepiej. Wróć. Czy coś z tych rzeczy może być jej? Skoro już rozdajemy wszystkim ich rzeczy. Dawaj, jest Sanger, nie apetety. Skoro już o tym mowa, to mi naprawdę bardzo, ale to bardzo szkoda, że na Switcha nie ma czegoś jak Virtual Console. Naprawdę chciałbym, żeby było, ale no niestety. A, Persona 2, obie osłony na PC-ty. Generalnie widzę jeden główny problem z tym. Atlus nie spieszy się z tym, żeby tłumaczyć swoje stare wydane gry. A nawet jeżeli z jakiegoś powodu jest tłumaczenie, to i tak nie wydaje ich poza Japonią na inne platformy niż Android i iOS. Tak, cały czas jestem słony o to, że SMT2 wyszło na ten na Switcha Online, tylko w Japonii. Pomimo tego, że teoretycznie mają przetłumaczoną wersję na telefony. Mogliby już naprawdę, ale po co? Sadzenie losowych roślinek polecam. Czy SMT2 też nie było w wydanej gdzieś poza Japonią? Jestem nie, że powiem, że było. Czekaj. Idę sprawdzić, bo aż mnie... Aż się zaciekawiłem teraz, jak o tym mówimy. Okej, apparently SMT2 nie wyszło przetłumaczone nigdy. Więc I guess, że muszę cofnąć odrobinę swoje zarzuty. Ale tylko odrobinę. Ale żeby nie było... SMT2 wciąż wyszło na telefony. Więc to nie jest tak, że kłamałem. Pod tym względem. Odpowiedź jest prosta. Death is a hunter unbeknownst to his prey. To co słyszałem, że jak wychodzi remake, to robię roleplay z Nocturna. Okej, okay, co może być jego? Nie. Nie. Tak. Dawać lojalna PC. Ha, ha, ha. Jeszcze czego? Ja tam mam swojego lojala. Jakbym się pobawił w podłączanie konsoli, to mógłbym go nawet odpalić w ciągu 5 minut pewnie. Aż najgorsze jest to, że jeszcze ani raz nie próbowałem podłączać tego. Podłączać... PS4 do mojej zgrywarki. Więc nawet nie mogę w 100% być pewnym, że to będzie działać. To jest najgorsze w tym wszystkim. Mi też jest smutno, wiesz, Lea? Mi naprawdę też jest smutno. Nie musisz mnie przygnębiać jeszcze bardziej. Ona nie nosi okularów, to nie będzie jej. Ona raczej jest dobra w magii. To nie powinno być jej. To nie powinno być jej. To nie powinno być jej. To tym bardziej. To też nie. To też nie. To też nie. Okej. Okay. Czyli raczej nic z tych rzeczy nie jest jej. Chcesz się podzielić?
トマシもモニカも一時行方のわからなくなった者たちだ。モニカについては失踪前と比べて人が変わったようだったという報告もある。Czyli każdy, kto kiedyś zniknął, potem wraca jako zła osoba? To nie brzmi dobrze. O nie. Tylko nie Amogus. Chyba teraz serio. To nie. Chyba. No nie. Wędka może być jego? Biorąc pod uwagę, za swojej córusi musiał łowić rybek, to pewnie nic dziwnego. Wczoraj był Amogus jak Jux. O nie. To też twoje? Tak. Doskonale. Ależ to już nie powinno być jego. Wczoraj on ich mógł poduczyć. Ja nie będę chciał się poduczyć dość mocno w mieczach, bo jesteśmy strasznie do tyłu. Ojej, to miłe. Naprawdę miłe z jego strony. Ja za bardzo aż tak nie mam komu dawać prezentów dzisiaj, bo... Well. Mieszkam sam. I raczej nie wychodzę z domu, poza sklepem. To ten pięsień, który wcześniej widzieliśmy. Owszem. Po śmierci nie może mi odmówić, prawda? Prawda? A co, jeżeli on mnie nawiedzi, jeżeli zrobi coś niedobrego? Może jednak lepiej uważać na to, komu będę go dawał? ジェラルト戦を刺した武器の話よ。ああ、よし。探検って話だったでしょ。ただの探検じゃないわね。鉄でも鋼でもない。高い高度と鋭さを兼ね備えた謎の金属のはずよ。そうでなきゃ傷跡の説明がつかないの。何者なのかしら。彼らは。 Czyli generalnie wiemy, że ten sztylet został zrobiony z jakiegoś dziwnego materiału, który nie jest zwyczajną kupą metalu, ani nic takiego. Brzmi jak coś, z czym będziemy bardzo fajnie się użerać w przyszłości. Nie, spokojnie, ja sobie poradzę. Na pewno sobie poradzę. Oczywiście, że jestem bardzo silną osobą. Dobra, od niego się niczego nie chcę uczyć. Chcę się uczyć miecza generalnie. I tego się trzymam. Miecze, potem cała reszta. Dużo rzecz tu leży, jak tak patrzę. To ktoś jeszcze był. Ktoś tu jeszcze był chyba. Flying Hubert. Czyli pewnie tam po prawej stronie generalnie będą? Nie spodziewałem się po tobie absolutnie niczego innego, Hubert. Naprawdę. Hmm.
修道院の戦力が落ちているというのが現状でしょう。これが敵の狙いであるなら。Czyli sobie wydaje, że to jest jedna z tych rzeczy na zasadzie byłaby wielka szkoda, gdyby ktoś nas zaatakował. Tak jak ktoś inny wcześniej sugerował. Sotis jest zawsze kobietą. Zresztą... Nie wiem, czy pamiętasz... Znaczy pamiętacie w sumie jeszcze. Jak to mniej więcej na początku wyglądało, że kiedy Sotis się pojawiała, to mogliśmy wtedy wybrać płeć i imię protagonistki. To nie. Czy nie miałem czegoś... Kogoś, kto lubił łowić ryby, ale to... Tutaj. Kto jest z naszego domu, kto jest doświadczony w magii, uwielbia łowić? Wait a minute. Wait a minute. Nichas lubił łowić ryby? Ewidentnie tak. Ja nie, jeżeli chcemy, to możemy też zerknąć tutaj i zobaczyć, co ktoś lubi, czego ktoś nie lubi. Główna bohaterka to lubi rzeczy znaleźnych. Znaczy, no... Po prostu jak ktoś coś zgubi, a my to znajdziemy, no to możemy mu to odnieść, no, od wielka filozofia. Nie ma w tym jakiejś specjalnie większej, głębszej logiki. Czy ktoś jeszcze może mnie poduczyć ciachać mieczem? Biorąc pod uwagę, że większość rycerzy uciekła, to chyba tylko Anna. Właśnie chciałbym też przypomnieć o tym, co mówiłem któregoś razu, że... To, z jakiego domu jest ktoś przy tych przedmiotach, jest domyślnym domem tej osoby, tak jakby, więc... Tak jak na przykład Flame domyślnie była jako kościelna postać, tak? To tak samo tutaj będzie jako kościelna przy oddawaniu tych przedmiotów. Więc to, że teraz jest w naszym domu, absolutnie nic nie zmienia. Dobra, chodź, Cyril. Jak chciałeś pogadać, to pogadajmy. Czy to będzie kolejna osoba, która będzie za zasnąłę? W czym problem? Mogę zresztą sam powiedzieć, jak znajdę? A czemu nie mogę po prostu sam przekazać informacji Stefowi? Nie rozumiem. Kwestionuję tę logikę. で、それが終わったら回廊の掃除があるから、その辺を探してくれれば。Spokojnie, Cyrilu, wejdź, czego cię znajdę. A tak było, ty masz dużo do roboty. これは僕の仕事なんだから。
他の人にはやらせたくないんです。それに先生なんかに手伝わせたら、ちゃん様に叱られるかもしれないし、僕せぽんもつ、なんでかは知らないけど、レア様先生のことを気に入ってるみたいだから。どうだよ、別にチェダイスもよ、マッコチェソ。とにかく僕はレア様がくれた仕事を自分でちゃんと全部やりたいってだけ。じゃあセテスさんを見かけたら僕に教えてくださいね。たくたくやすね。それもそうか。おー、たく。Jak nie będę tu, to będę tam, a jak nie będę tam, to będę gdzie indziej, jak nie tam, to jeszcze gdzie indziej. Dzięki, stary. Tak będzie. Wtedy już to cudna osoba do użerania się z... Tyle mam do powiedzenia. Jeszcze ktoś ma support? Ewidentnie. Teraz to my musimy jego znaleźć. Może i tak być. Cóż za dziwny zbieg okoliczności. Żeby nie było, to jest zbieg okoliczności. Kimiko. 突然呼びつけてすまない。そこにかけてくれ。ただ。君とは一度話をしなければならないと思っていたものでね。以前言ったと思うが、私はここで大司教の仕事全般を補佐している。w czym dokładnie mogę pomóc? 布教や啓蒙、儀式の主催、寄進の管理。その他教団の運営に関わる。To jest typowe kościelne papierkowe rzeczy. 教団に属する聖職者はもとより、騎士団や士官学校をも統括する立場にある。Nie za dużo tych obowiązków? 重要なことに、大司教からも信頼を賜り、多くを私の裁量に委ねてもらっている。また、大司教を自ら決裁すべき内容も事前に相談されること。OK、いじめやってみろわせて。ところがだ。君を士官学校の教師に採用した件に限っては寝耳に水の話だった。その上天帝の件まで託してしまった。あの時はさすがの私もうろたえたものだ。君の扱いについては今でも戸惑っている。 Też chciałbym wiedzieć co chodzi po głowie naprawdę。 立場にありながら私は君のことを何ら把握できていないのだから。Innej słowy, mi nie ufasz. Widzicie, to jest mądry człowiek, który mówi o subiektywnych opiniach. A nie o obiektywnych. Ile ja sobie wiem? Nic. ゼラルト・アイスナーで間違いないんだろうな。Zmarłego Geralta、owszem。頼りない答えだな。今後誰かに聞かれたら、はっきりと肯定してもらいたい。ゼラルトは、元騎士団長として、フォドラ全土に名の知れた勇士だった。その子供ということであれば、教団が君を採用したことに、誰も文句は言わないはずだ。それで、傭兵として働くようになってからは、必死しらず。十年だと？君の若さで、そんなはずはないだろう。そもそも年を聞いていなかったな。君は今いくつなんだ？36、chyba、może。本当にわからないという顔だな。ジェラルトはどんな育て方？Nie wiem, zapytaj go。これ以上君に話を聞いても、あ、ね、ちょっと時を浪費するだけのようだ。ただ、一つだけ言わせてくれ。はい。理由はともかく、大司教は君に大きな期待を寄せておられる。その期待を裏切らないでもらいたい。以上だ。Nie planowałem, ale no, okej. Dobra, supportów na dzisiaj koniec. Możemy wracać.
Wydaje mi się, że już nie muszę uczyć ich ten latania, więc mogę z powrotem wrócić do nauki jazdy. W sensie Rei nie ufasz? I mean, powiedzmy sobie wprost. W tym świecie każdy ma coś za uszami, tylko pytanie jak dużo. Dobra, kto czego potrzebuje? Lezita ma już chyba swoją gemową klasę tak naprawdę. Nie jestem pewien, czy ją będę w jakikolwiek sposób zmieniał. Więc mogę po prostu uczyć magii. A, właśnie, będę musiał... Póki pamiętam. Bo zapomnę. Od razu lepiej. Konstans też potrzebuje zmiany. Tylko ona potrzebuje chyba na sam reason. Tak. I to chyba styknie. Bernadette mogę dać w sumie inny fokus też już. Bo z tego co widziałem, Bone Knight wymaga tylko Sevlancer, więc jest okej. Ktoś jeszcze potrzebuje zmiany tak na szybko? Nie. Biorąc pod uwagę co widziałem, to chyba wolę zajść to tak jednak. A, to jest okej. Ktoś jeszcze? Chyba jest okej. Możemy dalej uczyć. Ja już mówiłem, Bernadette będzie potrzebować się nauczyć jeździć konno porządnie. A że ona nie będzie sama jeździć na koniu do wyrobienia sobie swojej ostatniej klasy, więc trzeba będzie ją bardzo pilnie uczyć, żeby mogła się jej nauczyć. W sensie zdać egzamin. Dalej. Spróbujemy to wybić, a w Reason Magiku, albo czarnej magii, jak to tak zwał. Jezu, Linkheld, ależ ty mnie zaimponował w tej chwili. Brzmi ciekawie. Kogo dalej uczyć? Dodatka? Ale już zasuwa na tych perfektach, Jezu. Pojebana. Absolutny szaleniec z niej. Flynn niestety tak dobrze nie dała rady. Jeszcze jedna. Przegapiłem. Wspominałem, że ekipa magów to najlepsza ekipa? Nie, to właśnie to zrobiłem. Cele wyznaczałem, grup taski zmieniłem. Całkiem ciekawe pomysły, pani profesor, ale niech pani powie. Co by pani zrobiła, gdyby dostała pani za zadanie uczyć się przedmiotu, którego sama pani nie rozumiała. Najpierw sam bym spróbował się uczyć tego przedmiotu, żeby wiedzieć, co mam mówić. Nie wiem jak inaczej. Riding Heavy Armor. To też jest opcja, biorąc pod uwagę, że będzie atakował. To może rzeczywiście tak zrobię. Fedek może mieć rację. Wyjątkowo. Good tylko. Będę musiał zobaczyć, jakie są wymagania tego na Great Knight'a w sumie. Bo to 4, Salt Breaker, cokolwiek. Heh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 
Bolting. Bolting, taka zabawna rzecz. Z tego co pamiętam... Czy to zużywało nam dzień, czy nie? Bo nie pamiętam nigdy. Jezu, nie pamiętam, czy to dzień zużywa. A! Nie chcę malować się dnia, tylko dlatego, że ten... Że jest jakiś głupi digital. God damn it. Niech zdecyduje ślepy los. Ja nie patrzę. Wybieram losowo. A nawet jak chcecie, to tak zrobię. Ej, urodziny Rei. Łapaj kwiaty. Nic więcej ode mnie nie dostaniesz, a już na pewno nie zaproszenie. Certyfikaty 4. Feldek, powiedz mi proszę. Great Knight. Co? Excuse me? Ja przepraszam, ale co? Od kiedy? Od kiedy on wymaga toporów? Będzie lepiej. Też jedno, że chcę sprawdzić. Dalej jest i z tego co widzę, co najwyżej Grimory może być tą masterclassą, ale równie dobrze może zostać na Dark Flayerze, podejrzewam. A tak to chyba wszystko jest takich, myślałem, że będzie. Bo Bernadetta na pewno będzie mogła w tego, w Bow Knighta przejść. Do tego jestem w 100% pewien. Bow Knight. Wymaga tylko raidingu, żeby mieć gwarantowaną. Bo resztę już ma odpowiednio, więc whatever. Dobra. To wydaje mi się, że reszta jest okej. Ma teraz swój dylemat. Czy nie uważacie, że jesteśmy przegrindowani i nie musimy robić żadnych specjalnych potyczek? Nie uważacie, że gra się stała odrobinę za prosta, jak tak to robimy? Nie uważacie, że tak w istocie się stało? Grindu nigdy za wiele. Ja bym powiedział właśnie, że jestem przegrindowany i że nie powinno być aż tak łatwo. Nie, serio. Okej, zróbmy inaczej. Jeżeli walka będzie miała wymagany przynajmniej 20 poziom, ta czerwona, to idę. Okej. Say no more. W sumie wiecie co, przypomniało mi się przy okazji, że... Niebawem czeka nas dość trudna misja fabularna, więc może rzeczywiście to nie jest pomysł. Tak swoją drogą. Czy ostatnio się ze mnie śmiał, że wyglądał jakby był rud na kamerce? Właśnie to widzę. Straciłem duszę. No właśnie, z tego co pamiętam, krzywa trudności jest taka, że ten chapter jest w taki okej. Nie pamiętam co jest w następnym chapterze. A wiem co jest w następnym chapterze. Następny chapter też jest w miarę okej. Ten jest okej, ten jest okej. Czyli za dwa chaptery jest w chuj trudno. Z tego co pamiętam.
Flame, wracaj to. Powiedzieć wam, czym jest bardzo ambitne podejście do rzeczy. Kiedy ostatnia coś się zakończyło? Zobaczymy, jak bardzo tego pożałuję. Wszyscy żyją. Widzicie, opłacało się. To, że protagonistka stwierdziła, że musi używać miecza stwórcy, to już zupełnie inna historia. Mam jeszcze dużo wytrzymałości, whatever. Ula, ile statów. Czy ona... Nie, ona nie użyła. Byłeś to Konstant się nauczyła Boltinga. Gdzie ty jesteś? Jakby się ktoś pytał, Bolting to efektywnie meteor, tylko że magii w elektryczności. 10 kratek zasięgu. Czy muszę mówić, jak bardzo przeciwnicy pod koniec gry tego nadużywają? Mam nadzieję, że nie muszę. Aj, by the way. Serafim. Serafim był chyba ofensywną magią, z tego co pamiętam. Misje przychodzą się same. Dosłownie. Dobra, ale biorąc pod uwagę, że idę na ten. Teraz powiedzcie mi tylko jedną rzecz. Tak bardzo na szybko tu i teraz. Czy mam iść na DLC-kową, czy na zwykłą? Obie są teoretycznie na ten sam poziom. Zwykła, obojętnie. Magio. I mean... Widzę, że wszyscy idą moją ścieżką i udzielają odpowiedzi bardzo konkretnych, które zdecydowanie kierują mnie na jeden z wyborów. Doceniam. To jest zawsze moja ulubiona odpowiedź. Jak wolisz, to zdecyduj. Jakie były opcje? No, jedna z tych z misji z wykrzyknikiem. Bo obie są teoretycznie na ten sam poziom, tylko jedna jest DLC-kowa, druga nie jest DLC-kowa. Dobra. Zobaczmy. Tylko będę musiał przejrzeć przed misją jeszcze czy ten. Czy przypadkiem nie potrzebuję broni w mięć? Biorąc pod uwagę, że trochę na auto biegałem, to mogę się podżywać trochę jednak. Mam 10 jednostek, tak jak myślałem. A, powiedzcie mi, jak to wygląda. Ty nie potrzebujesz 4, czyli na pewno tu potrzebuję, ty masz ok. Ty masz ok. Czyli tylko Sylwek potrzebuje stalowej lancy jednej. Na pewno... I tak muszę tu iść, więc whatever. Sylwek, sprzedaj swoją stalową lancę, którą obecnie posiadasz. I kup nową stalową lancę. A przy okazji kup kilę lancę, co ja się będę. Batra Tymonkę. Jezu. Return Tymonkę. Replenish. Nie aż tak dużo.
Biorąc pod uwagę, że to DLC-kowa rzecz, to tak się jej boję, ale... Jak to mówił, bez ryzyka nie ma zabawy. No tak, tu już przeciwnicy są nieco bardziej kompetentni, na przykład Pegasus Knight z 35 ataku. O, spicy. Kamerzyści... Kto jest ich przywódcą? Tak się zastanawiam. Czy mają jak takiego przywódcę w ogóle? Znaczy zazwyczaj powinien być jakiś przywódca. Tylko jestem ślepy i go nie widzę obecnie. Tu jest chyba otwarta skrzynka. A, ty jesteś ich przywódcą. Ty jesteś ich przywódcą? Nie, ty jesteś ich przywódcą. Kawarzysta ze srebrną lansą, jezu, szaleńcy. No, bo generalnie nie wygląda to jakoś bardzo tragicznie, fatalnie, jak zwał tak zwał. Czy ty masz najwięcej obrony z moich postaci? Chyba ty albo Sylwek. Sylwek ma 18. Da. Ty podejdź tu. Wyczekajcie na akcję. Dobra, na razie zrobię tyle. A reszta niech czeka. Uuu, 16. Dużo. Jak na to, że Ferdinand był atakowany, to rzeczywiście sporo, tyle powiem. Dobra, czy jesteś w stanie? Jesteś w stanie ostrzelić. Nice. Pokorzystajmy ze słabości tutaj. Dobra. Wydaje mi się, że ty możesz miarę bezpiecznie przelecieć tutaj, bo tego kawalerzysta i tak dobije. A jeżeli nie dobije, to znaczy, że coś poszło bardzo nie tak z RNG. 66. Bez przesady. Zresztą nie dostała bonusu do magii? Jestem zawiedziony kompletnie. Chcę, żebyście wiedzieli. A czy jakoś specjalnie ruszyć nie możesz, ale to nic nowego. Weź podejść w lecz Ferdynanda. Powinienem jej zmienić klasę. Zapomniałem o tym kompletnie. Ferdek to teoretycznie mój tank, więc on powinien się wszystko zbierać. Odłącz dysk Windowsa. Skąd ma wiedzieć, gdzie mam Windowsa przy... O nie! Proszę, nie. Nie róbcie mu tego. 9. Excuse me? What the fuck? Boję się. Ferdek nie umrze, prawda? Przyjąłem aluzję. Rozumiem, spokojnie. Będziemy się ruszać powoli, spokojnie, bez sesu. Jeden. Oni zaczną podbiegać do moich magów. Magowie okażą się magami balansu.
Ona sobie odleci i nic jej nie będzie. Dark Flayerzy to takie zabawne jednostki. Chcę, żebyście o tym wiedzieli. Znaczy, ja wam powiem w ten sposób. To jest pierwszy raz, kiedy rzeczywiście z nich korzystam. Już stwierdzam, że są kompletnie zjebani. Nie, serio. To jest takie... What the fuck? Trafi? No, czy nie? Nice. Zastanawiam się, jak w innych częściach byli balansowani w magowie. A znaczy, magowie wiem, używali tomów, które działały jak broni, więc efektywnie po pewnym czasie mogli nie mieć magii jak takiej do używania. To tyle rozumiem jeszcze. Ale jednostki latające, jak były balansowane, to mnie ciekawe. Come on. Dobra, strzelkę po prostu. Okej. Za ile bierz? Zajść. Dużo. Nie będę kłamał. Wygląda to wręcz niepokojąco. Heal za jeden. Najpotężniejszy ze wszystkich. Dobra. Ja nie podejrzewam, że na mapach takich jak ta Dark Flyerzy to już w ogóle było sobie niekompletnego balansu, bo mogło sobie latać się nad wodą podlatywać i przelatywać się potem na wodę tam, gdzie nie można ich w ogóle trafić. Tak podejrzewam, że się da. Więc no... Ease of balance, trafisz. Ease of balance. Nie traf. Znaczy... Trafisz, trafię. Kuźba. Nie. Bierze w ciebie. Bernie. Nice. Dex plus 1. Przydałoby się podlewelować protagonistkę. Przysięgam. Fejn będzie czwartym jednostki latającym, nie dostawał bonusu do nóg stuk. Tutaj nie zauważyłem do tej pory, żeby istniało coś takiego jak bonus dróg. Chyba, że po prostu nie zwracałem uwagi bardzo intensywnie. Znaczy, domyślałem się, że o to chodzi, tak? Ale wciąż mówię. Po prostu nie zwróciłem uwagi, żeby coś takiego istniało. 12, 0. Chciałem powiedzieć jedno. To powinno być kurwa nielegalne. I nie mam pojęcia, czemu jest legalne. Jestem na zasięgu. Ajajajajajajajaj. Ojojoj, o kurcze. Cóż to byłaby za szkoda. A jeszcze wydaje mi się, że po walce będę mógł odlecieć o jedno pole. A nawet o dwa. Jesus fucking Christ. Panie różowy, chyba popsułem grę. Czy już wiecie, dlaczego nie chciałem grindować dalej?
Czuję się w tej chwili wystarczająco OP. Przynajmniej do czasu, kiedy nie trafi na coś, co jest niewrażliwe na magię. Nie, serio, osoba, która wymyśliła tak duży zasięg w połączeniu z... Znaczy... Tyle zasięgu na lataniu w połączeniu w dodatku z magią na jakieś cztery kratki. Literalnie nielegalne. Znaczy tutaj podejrzewam, że też się da solować. Ja bardzo dużo misji solowałem w późniejszych fazach gry samą protagonistką tak naprawdę. Wiadomo, no gorzej jest jak się akurat trafią jakieś durne bestie, tak? Albo jak coś losowo traficie z 5% szansy i jeszcze w dodatku skrytuje tym, tak? No to wtedy, no to oczywiście, tak? Ale... za ile bijesz? 19 i 7... nie zabiję. Peta też jest użyteczna. Wbrew pozorom. A już uskoczyła. Co my tu mamy? Zabawne rzeczy to na pewno. Aż to jeden mnie cygeruje, wiecie? Ej, chcesz się pośmiać? Ajajajajaj! Co za potężny żołnierz? Hades Omega. Hades Omega to chyba jeden z najsilniejszych czarów, które w ogóle możemy poznać w Magii Mroku, jeżeli dobrze pamiętam. Przejść na 5 bez kryta. Pomyśl sobie, że mogłoby być jeszcze plus 5 z kresta. Bo czemu by nie? Dobra, ktoś jeszcze tu został. Tak. Jak gdyby Beta sobie przypomniała, że jest mieczniczką, a nie łuczniczką. Po co mi pewna DT, jak ma Petę? Aż to jest kurwa głupie. Po co mi jakakolwiek postać, jak mam Lizitę? Ace of Balance, stawisz? To co, może jednak skipujemy dalszy grind? W ogóle nie wiem, na ile mam w planach jako takie robienie wszystkich możliwych ścieżek. Prawdopodobnie nie, bo to jednak dużo czasu zajmuje, a sporo rzeczy się pokrywa. Ale w jednej ścieżce ostatni boss ma coś takiego, że ma bariery, które redukują obrażenia. I z tego co pamiętam, Lizitera mimo tych barier jest w stanie go one-shotować. Nawet mówiąc, to jest chyba jedyna ścieżka, na której ostatni boss nie ma ilość pasków HP, tylko jeden. Dobra, kogo mogę dzisiaj pouczyć? Osoby, które nie były uczone ostatni razem, to na pewno. Dobra, jest jedna rzecz, której się dowiedziałem. Ty nie dostaniesz Great Knightem, chyba że zacznę bardzo intensywnie nakurwiać w topory. Czy ja zdążę go nauczyć się toporów na tle? YOLO!
chwilę to zajmie. Odobinkę, taką chwilę, nie rozumiecie? Sylwka pouczymy w magii. Bo jak wszyscy wiemy, brakuje mi magów. A reszta to postaci, których niekoniecznie chcę uczyć. Zdaję, nauczymy ten jeden, jeden raz, kiedy może. I niech będzie, że Kasper. A zmienię cele może temu Fredkowi, co wy na to? Powiedziałem, zmienię cele. Kiedyś musi wbić to B. Jeszcze nie wiem jak, ale musi. Czy ktoś jeszcze ma niepoprawnie ustawione cele? Do co mógłby zmienić w sumie na ten Reason i Faith? Petra ma ok, Sylwek ma ok, Lizda ma ok, Flame ma ok. Dobra, jest ok. Jedno i drugie ma się uczyć jeździć na koniu. Nie. Ucz się tego, co ci gadałem. Rodziny happy. Łapaj kwiatki. Perfekt! Jej! Fredek ma B plus w koniach. Jakkolwiek źle to nie brzmi. Dobra, jaki mamy plan na dzisiaj? Z pewnością będzie to eksplorowanie. Znaczy, eksplorowanie. Nazwijmy rzecz po imieniu. Idziemy się nawpierdalać, żeby podbić motywację. I absolutnie nic innego nie robimy. Czemu ja próbuję Kasparowi zwiększyć motywację? Halo? Pijany czy nie jest pełny rozumu? Znaczy, wydaje mi się, że ilość przynęt jest ograniczona na miesiąc, a nie na tydzień? Więc jak wykupię w ciągu tygodnia, znaczy jak wykupię na początku miesiąca, to że do końca miesiąca już więcej nie będą mieli. Day. Ile jeszcze osób potrzebuje kopniaka motywacyjnego? Przyznacie? Sylwek i Fedek. I Peta, czyli w sumie trzy. Czy to by to nie jedzenie? Zależy, kogo spytasz. Są ludzie, którzy ci powiedzą, że ryby to nie jest jedzenie. I kto ja tam mówiłem, że jeszcze potrzebował? Sylwek. Może po prostu będę patrzył, gdzie będzie Sylwan na ikonce. Tak będzie łatwiej chyba. Skoczmy bardzo szybko odebrać roślinki, które się wyhodowały. Coś fajnego?
Przedmioty do statystyk, bo wiecie, mamy za mało statystyk. Jakbym był chodem po jednym, to naprawdę bym je zaczął zdawać. To dopiero byłoby zabawa. Dobra, chcemy pocenować generalnie. Tylko z kim ja mogę pocenować? Sprawdź, czy masz coś do siły. Wydaje mi się, że do siły akurat nie miałem. Bo tak to bym dał protagonistę, żeby mogła ten... Żeby mogła ten turniej zwalić. A, to jest jedno. Edea, ucz mnie. Wincy i nauki mieczy. Zatem chyba nie uczą mieczy. Uczył. No właśnie się zastanawiam, czy tam supporty nie podchodzą. Jezu, dużo ich podskoczyło. A to wszystko przez to, że walczyli. Ramię w ramię. O nie. Nie jestem niezainteresowana, to jest moja ulubiona forma odpowiedzi. To nie jest tak, że nie. A nie mogę też powiedzieć, że tak. Nie mam czasu na gierki Edelgard 2000XX. Raczej osoba na pozycji przyszłej cesarzowej raczej nie będzie miała wielkiego wyboru, jeżeli chodzi o partnera. Znaczy, wybór będzie miała, ale niekoniecznie na podstawie uczuć, nie oszukujmy się. Spicy. Żadna z nich nie wydaje się jakoś specjalnie przeciwna takiej opcji. I ship it. Shipuję to z mocą tysiąca słońc, czy jakoś tak? Ewidentnie to nie ferdyk, tylko olej do zbroi. Trwain jest głodna. Odpowiedź A, tak. Odpowiedź B, tak. Odpowiedź C, tak. Odpowiedź D, zawsze. Mówiłem, zawsze jest głodna. Jeroi kara tadayou abura no kaori de onaka ga suku.
Płynnego złota. Znaczy może mają coś podobnego. Nie wiadomo. Czemu się jest pędzel? Mówiłem, że jest zawsze głodna. Smacznego cynamonowa bułeczko. Gorzej, jak ktoś będzie chciał zjeść tą cynamonową bułeczkę. Czemu mówisz w takich niedobrych rzeczach, jak frytki? Nie jestem ze szlachty w Imperium, więc nie mogę być traktowany dobrze. Proszę nie. Mam wystarczająco dużo ludzi z torbami typu szlachta. Pamiętajcie, rozwiązanie każdego problemu według Linhalta jest pójść się drzemnąć. W sumie, czy myli? Jakąś rację pewnie ma! Dobra. Dziś mamy wszystkich do dyspozycji, więc uczmy ich. Uczmy tych ludzi, których chcę uczyć! Przede wszystkim. Co by tu dalej? Sporo ludzi jest teraz na takim etapie, że jest za wcześnie, żebym czuł, że chcę ich dobijać do czegoś, a jednocześnie fajnie by było ich dobić. Co by to...
Na przykład taki dorosły chciałbym niby dobić A+, ale nie do końca. Może powinienem Faith dobijać. I człowiek się zdecydować nie może. Tak samo pierwszy powinienem nadobić mieczyństwo. Ach, wydywanie rzeczy z kontekstu. Moje ulubione. Jeszcze trzy. Czas na magów? Aha. Nie pamiętam do końca, jakie mają movesety poszczególne postaci, więc możliwe, że teraz już bijam dla samych rank, a nie dlatego, żeby się czegoś jeszcze nauczyli tak naprawdę. I powiem szczerze, to nie jest tak, że jakoś mi to bardzo mocno, specjalnie, straszliwie przeszkadza, tak? Muszę jedną rzecz sprawdzić. Nie sprawdzę tego, sąd szlak. To nie będę uczusywana po prostu od wielka filozofia. Cóż za nauka, proszę państwa, jak ja to robię? Jasne, ucz się czego chcesz. Mam trochę wywalone. Oni się dobrze końmi zajęli. A daj, bo Fredek miał się uczyć toporów. Aj, było coś takiego. Wiecie, co wam powiem? Wiecie, co ja wam powiem? Póki pamiętam. To fajnie było, żeby ona chociaż spróbowała podejść do tego egzaminu na Bishopa. Jest spora szansa, że się uda. Jest też spora szansa, że się nie uda. S. Z tego co pamiętam, klasy magiczne na tym tierze dostają zawsze 12 obrony, więc na pewno nie będę narzekał na to, że teraz to weszło. Tak samo mogę powiedzieć Lizzie Tay, żeby zdała egzamin na Woodlocka? Tylko zdała, nie przeklasowała się, ale zdała po prostu. I za to dostanie w chwili bonusu. Witaj z powrotem, jak Pender. Spójrzcie na tego defa. No spójrzcie tylko. S! Za sam egzamin plus 10 statów. Sylwan... Masz szansę. Tylko mam jednego Daxila tylko. To trochę ryzykowne. Spróbujemy? Najwyżej będzie taki sam koniec streama jak ostatnio? Czy coś się stanie moją nową tradycją? Kończenie streama przez to, że egzamin ujebany? Trzymaj się po! Cześć!